Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Zapraszamy do kolejnego podcastu Epic Fail, epizod numer 154. Wszystko, znaczy wygląda tak, że 150 nigdy się nie ukaże, bo się nie możemy naprawdę zgadać. Po dłuższej przerwie spotykamy się ponownie. Mam nadzieję, że tak już jak to będzie trwało. I witam bardzo serdecznie tego, który się wpieprza, czyli Ryana. Dzień dobry wszystkim. Jego też najlepiej słychać zechem. Witam bardzo serdecznie Maxa. Hej. I kolegę tutaj, który bardzo ładnie odpisuje i bardzo szybko na maile, czyli wroga. Cześć. Zaratu, witam się z Państwem bardzo serdecznie. I pierwszym ważnym newsem jest to, że nagrywamy podcast, tak więc podcast się ukaże. Jej. Drugim newsem, tak się wtrącę, zanim dam głos Ryanowi, że jestem bardzo rozczarowany, już płakałem wczoraj wieczorem, że na mój pomysł, żeby zrobić the best of, i ten best of miał być zrobiony przy pomocy słuchaczy, nie było praktycznie żadnego odzewu, może łącznie 4 osoby się zgłosiły, tak więc wstyd. Przepraszam, ale spodziewałeś się, że będzie inny obrót sprawy? Spodziewałem się, że będzie przynajmniej 10 osób. Powiem tak. Po prostu Zeratul chciał crowdsourcować ciężką robotę i nie znalazł się naiwni, no. Ja wychodzę z założenia po prostu, że jeżeli my coś dajemy, to możemy też trochę oczekiwać, a nie oczekujemy za dużo. Ciesz się, że nie musimy dopłacać. Ja dopłacam, przecież kto utrzymuje serwer i Mumble'a. Okej, okay, point taken. Na szczęście są to znikome koszta. Ponadto z newsów ukazał się mój nowy filmik. Dwa nowe filmiki na sieci i wróg się cieszył. Twoi fani się tam cieszą, czytałem w komentarzach. Rozłożyło mnie na łopatki to, że 3 minuty po ukazaniu się filmiku już był pierwszy komentarz. Tak więc ktoś chyba od 2 lat po prostu siedział na YouTubie i tylko wciskał F5, żeby zrobić refresh. Tak więc, z pewnością, tutaj... powiadomienia na maila są zbyt prostą odpowiedzią. Myślę, że tak. No ale to i tak 3 minuty, to proszę cię, to ktoś musiał siedzieć przy skrzynce pocztowej i czekać na powiadomienie od Zeratula. Pewnie brat wroga. Chciałem powiedzieć, że to była 2 w nocy, tak, na marginesie. Czasu polskiego. Dobra, przejdźmy może tutaj do jakichś konkretnych i poważnych newsów, a nie jakichś bzdur. Przejdźmy, porozmawiamy o giereczkach dla dzieci i o Wii U. Dobra, to zacznę od takich mało ważnych, co wy na to? Czyli o Wii U. Nie, to będzie mało ważny drugiego sortu, najpierw ważne, mało ważne. Ważny, mało ważny jest taki, że wyszła Black Mesa, dodatek do Half-Life'a, na który podobno społeczność czekała od 159 lat i chyba tylko Maxa, jeżeli kogokolwiek. Ciebie w ogóle? Mnie? Mhm. Nie, tak szczerze nie bardzo. Czy wiesz, ja nigdy jakoś szanuję Half-Life'a, lubię go, ale nie tam, żebym jakoś tam, prawda, szalał na punkcie tej gry i serii. Ale opowiedzcie coś więcej o tym dodatku. To jest jakiś dodatek, który jest zrobiony przez Valve, bo chyba nie. To jest jedynka na nowym silniku zasadniczo, prawda? Ale na nowym, czyli na starym Source? No, tak, nie, na stary to nie był Source, stary się nazywał Gold, nowy się nazywa Source. Nie, w sensie mówię takim, że Source już ma chyba 10 lat. No tak, na starym Source, no dobrze, niech będzie. A wiecie, jak się podobno nazywa nowy silnik Valve? Jak poprzedni był Gold, a teraz był Source, to będzie teraz Gold Source. Nie, Source 2. Outsource! Source 2. Oryginalnie. A podobno ten Half-Life 3 będzie w otwartym świecie siedział. Będzie miał otwarty świat. Podobno Half-Life 3 wyjdzie w tym tysiącleciu. No w tym na pewno. To wiesz, mogę się to całe złoto Ambergold założyć. Okej, okay, czy kogokolwiek FTL na Kickstarterze była sobie gierka taka w zarządzaj własnym tworzeniem? Tak, widziałem. Mhm. I kogokolwiek, bo generalnie recki są bardzo pozytywne i ludzie się spuszczają tak, że ło. Mnie, tylko że nie mam czasu po prostu, wiesz? Ale pewnie prędzej czy później ją zanabędę. Może w jakimś bundlu wyjdzie, prawda? Ale o czym to jest? Bo to też w sieci jest jakiś... informacje i zerknęłem na tą grę, ale nie wygląda jakoś fajnie, to opowiedzcie coś. Bardzo oldschoolowa grafika, mechanika jest taka, że rozwijasz swój własny statek, tworzysz jakieś tam w nim pomieszczenia, zatrudniasz załogę, robisz sobie swojego własnego Star Treka, powiedzmy. O, i walczysz, i lecisz pod galaktyce i to jest taka strategia, zarządzanie. No. Chyba turówka, nie? Szczerze mówiąc nie wiem, czy turówka, nie przyglądałem się. Z innych mało ciekawych informacji, Microsoft odświeżył trademark Killer Instinct i ludzie zastanawiają się, czy to znaczy, że będzie refresh Killer Instincta któregoś, czy może na przykład będą dodatki do awatarów i będziesz mógł wyglądać jak postać z Killer Instinct. No ja na pewno sądzę, że Rare, wiesz, zabiera się za robienie nowych, wiesz, właśnie awatarów, jakichś dodatków, no bo to od tego oni są przecież, nie? No po to... Zaczęło zdanie tak, że myślałem, że chcesz powiedzieć, że Rare na pewno zabiera się za nowy Killer Instinct i mówię, ha? Ja jestem pewny, że oni szykują
ten Killer Instinct na nowego Xboxa, bo nie mają już mordobicia Dead or Alive 5, bo on wychodzi w tym roku, 6 na pewno nie będzie w przyszłym, tak więc nie mają mordobicia na zawsze jedną z tych gier, która musi się ukazać na start nowej konsoli, jest mordobicie, tak więc będzie Killer Instinct na Xboxa 720. Mówię to dzisiaj, 20 września 2012 roku. Dobrze mogliby stworzyć grę, która się nazywa Sij i Połykaj, bo tak samo popularna jest marka Sij i Połykaj jak Killer Instinct dzisiaj. Ale to tylko w twoich kręgach. Ej, ale przecież chyba na premierę 360 była jakaś bijatyka? Dead or Alive 4? No, ten launch window nie było od razu, bo po dwóch czy trzech tygodniach dopiero wyszło. No właśnie. Z innych nieistotnych rzeczy mówiliśmy wcześniej, bo mnie nie było przez dwa ostatnie odcinki chyba, Dead Island Riptide, mówiliśmy o tym? Nie. No to nowy Dead Island powstaje, Dead Island Riptide, jest trailerek nawet dzisiaj wyszedł nowy, albo wczoraj nowy wyszedł do gierki. Znowu jest liryczny i taki słodziutki, i ludzie giną, i zombie też giną. I generalnie po prostu powstaje nowy Dead Island, tak jakby, i tyle. To teraz powiedz jakieś newsa, żeby wróg coś powiedział, bo tak cicho siedzi i się obraził na nas. Wrogu, jesteś podniecony tym, że wychodzi nowy Call of Juarez, nazywa się Call of Juarez Gunslinger i będzie w dystrybucji takiej online'owej. To Zeratula musisz zapytać, on się zawsze podniecał tą serią. Mam calaka w kartelu. Chciałem tylko, bo chyba nie powiedzieliśmy o tym, że Ryan nagrywa bez mikrofonu, znaczy mikrofon ma wbudowane w laptopa, nie ma takiego headseta. Jak zazwyczaj, dlatego go tak słabo słychać. To tak, woli wyjaśnienia. Ja... Skoro tylko dwie osoby się zgłosiły do katorżniczej pracy za darmo, to... Znaczy, nie, no więcej chyba było, bo ktoś na i na fejsie, było. I potem kilka, coś tam, dwie, trzy osoby właśnie na forum. Dwie osoby na forum, dwie osoby na forum Online Center i jedna na Facebooku. A chyba jedna na forum Online Center, no to, tak więc no to wiesz co, jak na 50 słuchaczy, no to nie jest źle, być źle, że wiesz, procent całkiem spory. A mieliśmy taką świetlaną przyszłość przed nami, kiedyś tam. A później dojrzeliśmy. Dobra, następny nieistotny news. Jakieś filmiki z Halo 4. Oczekaj, nie powiedziałem ci o tym, że czekam na tą grę. A, dziękujemy. Jakieś nieistotne filmiki z Halo 4 wyszły, które jest promowane za pomocą urywków tego filmu, który powstaje. Nie, no więcej było, nie tylko chyba za pomocą urywków, bo na przykład wczoraj widziałem na Online Center zresztą nawet filmik. A było przecież ten tworzenie Prometean, tak? Nie, to stary filmik. No właśnie, wczoraj chyba, czy przedwczoraj był o broni Covenantów. Dzisiaj. O broni Covenantów, czy o broni Prometean, Misiek? Covenantów. Covenantów. Ryan jest nie w temacie najwyraźniej, broń Covenantów była miesiąc temu. Wam się pomyliły, bo są filmiki, oni wypuszczają o tworzeniu samej gry, tam w różnych częściach było o budzeniu bohatera, coś takiego, bo przebudzeniu bohatera, to była nie, a drugi odcinek było Prometeana, oni tak wypuszczają o różnych aspektach gry, takie filmiki zza kulis, a ten o broniach to po prostu z gameplayu filmik. I te różne materiały wychodzą. Z innych nieistotnych newsów, znaczy nie, może to będzie bardzo istotny news. Neo Plus wróciło na rynek, nie umarło, wyszedł... To nie jest nieistotny news, to nikogo. Nie, to jest bardzo istotny news, ze względu na to, że tam jest mój artykuł, dwie strony są moje, więc idźcie, kupujcie i czytajcie. A widzieliście o tym artykuł? O głupich giereczkach, wiesz co, cyberpunk. Wiesz, pewnie męczy ludzi definicjami, czym się różni post-cyberpunk od cyberpunku, od neo-super-cyberpunku. Ile ci za to zapłacili, przyznaj się. Jeszcze nic, ale kto wie. Sprzedałeś się. Nieprawda, na razie się jeszcze... Gratulujemy Ryanowi debiutu w prasie debiutu papierowej, print umiera. Ale ja już wielokrotnie byłem drukowany, kotek. Ale... W czym byłeś drukowany? Taki jest magazyn Angora, tygodnik taki na przykład. A to zbiór, Angora nie jest zbiór jakichś artykułów z innej gazety? W Playu kiedyś, w Neo kiedyś miałem felieton czytelnika. Tak, jesteś popularny w sieci. Stary, każdy jeden tekst, który w życiu napisałem, został opublikowany. Taki jestem dobry. Aż się zakrztusiłem własną wielkością przed chwilą. Ja miałem 3 artykuły w Dzienniku Zachodnim. Naprawdę? Tak. Jak powstrzymać przedwczesny wytrysk? Nie, bo tego problemu jeszcze można nie rozwiązałem. Ten numer archiwalny? Jak rozwiążę ten problem, to się podzielę z tobą. To przeskoczę na ciebie. Z istotnych wniosków Nintendo kupiło licencję na silnik Unity, a nie na Unreal Engine. Nie wiadomo dlaczego na ten, a nie na ten. W każdym razie kupili licencję na silnik Unity, jeżeli kogokolwiek. Czyli to silnik? Firmy, która się nazywa Unity.
I jaka gra na nim powstała? Bardzo dużo mobilnych różnych, a z takich niemobilnych nie pamiętam. Czyli zasadniczo krapy się szykują. No. To znaczy to jest taki silnik... Raczki dla dzieci. To jest silnik, który od dołu stara się pożreć Unreal Engine, że tak powiem. To znaczy Unreal Engine stara się od strony gier AAA wejść na rynek gier mobilnych z takim na przykład Infinity Blade, a oni idą od drugiej strony. Idą, już są na rynku mobilnym, są tworzone na tym spore gry i teraz próbują wejść na rynek gierek tak AA, AA+, AAA, AAA+, AAA. Wiecie o co chodzi. No tu wchodzą. Dobra, następny news. Pojawił się na Kotaku między innymi artykuł fajny na temat tego, jakie są wady pracowania w różnych firmach tworzących gry. W większości przypadków management się traktują ludzi i znaczy źle traktują ludzi i ich wyzyskują. I to się dotyczy w zasadzie wszystkich firm, jakie produkują gry, za wyjątkiem Valve. Najbardziej negatywna opinia na temat Valve, jaką udało się znaleźć na takim portalu Glassdoor, brzmiała mniej więcej tak, że kurczę, bardzo trudna praca tutaj jest. A może po prostu mają dobrą cenzurę? Albo to. Albo po prostu ludzie, pracownicy Valve jeszcze nie wiedzą, że istnieje coś takiego jak Glassdoor. Tak co? Nie, mają sporo recek. Na przykład Epic ma tylko jedną reckę, ale nawet takie firmy jak Obsidian mają po 4 recenzje plus, nie? Obsidian też miał całkiem pozytywne recenzje akurat. Odbyło się PAX Prime, pokazywano na nim gierki, więcej nie ma co na ten temat mówić. PAX nadal jest fajny, jak ktoś jest w Stanach i ma możliwość odwiedzenia, to bardzo, bardzo polecam. Ultra klimacik. Pamiętacie taką gierkę, nad którą pracowałem? Miałeś rację, tylko tak. No. Pamiętacie taką gierkę, nad którą pracował Insomniac Games, która się miała nazywać Overstrike? I takie kreskówkowe cztery postacie, jakiś tam super oddział, który coś rozpiernicza i tak dalej. Gra zaliczyła lekki reset graficzny i już nie jest kreskówkowa, jest prawie że fotorealistyczna, bo najwyraźniej wydawca tak chciał. Co mówisz? I nazywa się Fuse. I nazywa się Fuse, tak? A tylko ten oddział... Fuse. Moim zdaniem graficznie wygląda całkiem okej. Ale tak, wiesz, no, gameplay widziałem, no, nie wiem, jakby nie zachwycił mnie to. Jakby ten trailer, ta prezentacja mnie zachwyciła, mnie nie spowodowała, że o kurczę, to może być fajna gra, no. Fajne mają mieć motyw w związku z tym, że każda postać tą samą broń używa troszeczkę inaczej i inne tak jakby moce broni się ujawniają, w zależności od tego, która postać trzyma broń. Całkiem spoko motyw. No i ma koopa dla 4 osób. Wow! No ty nie masz kolegów, to i tak nie miałbyś z kim grać, to się nie dziwię, że ci nieważne dla ciebie. Gdybyś miał kolegów, to też byś z nami tutaj nie siedział. Zmusiliście mnie i dlatego z wami siedzę. Z rzeczy, które nikogo, to okazuje się, że jak robisz screenshot do Warcraft, to w grafice jest embedowany, znaczy, nie wiem, powiedzieć, osadzony... Jebnąłeś tekst. Cicho tam. Jest osadzona tajna informacja, taki znak wodny jest osadzany, który mówi, kim jesteś, z czym się łączysz, jak grasz, więc jeżeli cheatujecie albo znaleźliście buga i publikujecie na ten temat screenshot, Blizzard was dorwie. Straszne. People Can Fly kupiło w 100%, wróć jeszcze raz, Epic kupił w 100% People Can Fly. O. Był ten news już. Tak? A no to w takim razie Chmielarz odszedł i Chmielarz już się powiedział, czym się zajmie. Był ten news. A nie był. Głupie ci. W każdym razie Chmielarz ma się zająć grą, która jest AAA, kosztuje tam 20 baksów i jest na platformy mobilne, ale jest AAA i jest hardkorowa. No. Za dużo na ten temat nie powiedział, ale wcześniej mówił, że tak hintował, że tak powiem, znaczy sugerował, Maksiu, dla ciebie sugerował, że chciałby stworzyć gry action adventure, a nie przygodową akcji, a nie strzelankę z pierwszej osoby, ale jak już zacząłeś robić strzelankę z pierwszej osoby, to masz taką metkę, że nie możesz nic innego robić, dlatego odszedł razem z dwoma innymi założycielami People Can Fly. Jest ich aktualnie 5 i mają zamiar w małym zespole, trochę większym pewnie niż 5-osobowy, stworzyć znakomitą grę dla hardkorowców na touchscreeny. Tam BioWare robiło RPG kiedyś, a teraz robi strzelaninę, więc nie wiem dlaczego nie muszą, bo odwrotnie. A skoro o BioWare ze Szczuki Muzyka odeszli w ogóle od robienia gierek. Potencjalnie na zawsze. No nachapali się, to odeszli. Znaczy mi się wydaje, że no tak, nachapali się, sprzedali firmę EA i stwierdzili, walić i odeszli. Jeżeli nie mieli już w firmie nic do powiedzenia, to po co mieli to kontynuować? Może znudziło im się, przynajmniej doktorami są, to nie mogą do szpitala w końcu iść. A przy okazji tego ogłoszenia, że odchodzą z BioWare, wiedzieliśmy się, że powstaje kolejna część Mass Effect, że DLC do kampanii do trójki się ukaże tej jesieni, nazywa się Omega.
i ujawniono, że BioWare pracuje nad całkowicie nowym IP. Na chyba nowy sprzęt. Pewnie na kolejną generację. To BioWare ma dużo projektów, bo oni mają teraz Mass Effecta, Dragon Age 3, dodatki do Mass Effecta 3, mają tego Command & Conquer i teraz jeszcze robią nowe IP, no to... Ale Command & Conquer to jest tak naprawdę nie robiony przez nich, tylko przez firmę, która została przekształcona na BioWare. Dokładnie. Aha. No, a jeszcze skoro o Dragon Age, to chyba nie mówiliśmy, jeszcze zapowiedziano nowego Dragon Age'a i że przez ostatnie 2,5 roku słuchali feedback, znaczy czytali feedback na forach od fanów i wiedzą, czego fani oczekują i oni naprawią wszystkie błędy Dragon Age 2 i trójka będzie rewelacyjna i nazywa się, zdaje się, Inquisition? Mhm. Tak. I na Frostbite 2 działa. Na zmodyfikowanym Frostbite 2. Z rzeczy, które nikogo... Z rzeczy, które nikogo, to jest całkiem niezłe podsumowanie różnych informacji finansowych na temat Sony na jednym takim amatorskim, półamatorskim blogu. Generalnie obraz Sony wygląda rozpaczliwie, szczególnie, że się spojrzy na ich, że tak powiem, plan wydawniczy i to, że na przykład nie za bardzo mają cokolwiek na Vita, jakieś przesunięcia na nowy rok, o którym się dowiedzieli z okazji Tokyo Game Show. Gierki, które wychodzą na Vita i które miałyby ją uratować, na przykład Gods Eater 2, wychodzą też na PSP. Namco Bandai ma 20 gier na PSP. Będzie Call of Duty na Vita. Nie no, Vita jest martwa. Ja bardzo przez ostatnie 2 tygodnie usilnie starałem się znaleźć jakąś grę na Vita. Kupiłem, udało mi się wyrwać Wipeouta. Kupiłem to, jak to się Max nazywał, masz wszystkie gierki na Vita, te Shape Sounds, czy jak to... Mm-hmm. No, była taka. To jedyna gra, jeszcze interesowałem się tymi piłkarzykami, ale doszedłem do wniosku, że to po 5 minutach mi się znudzi, więc tragedia ogólnie jest. Dzisiaj ogłosili chyba, że będzie ta subskrypcja PlayStation Plus dla Vity. Nie wiem, czy to wystarczy kupić raz i będzie na obu sprzętach, czy... Tak, no, znaczy tak. Na pewno jak masz na PS3, to na pewno będziesz miał na Vita. Podejrzewam, że głupio by było, gdyby nie działało to odwrotnie, to znaczy jak na Vita kupisz... Ale też będą gierki za darmo dawać? Tak, tak. Tylko na razie nie mają jeszcze co dawać. Po pół roku będziesz miał wszystkie. Czemu? Zapewne. Ale nie, no ale mają, mogą dawać ci gry z PSX-a, mogą ci dawać gry z PSP, prawda? To... Minisy będą dawać. Po raz 70 gry z PSX-a, yeah! Nie no, ale akurat gierki z PSP, no to już akurat to jest całkiem fajne. No zobaczymy, no. Pewnie... Nie ma trofeów, to nikogo. Pewnie w ciągu kilku najbliższych tygodni się dowiemy, jeżeli chodzi o te gry przynajmniej, prawda, które będziemy tam. Zapowiedziano też nową wersję PS3. Która nikogo. Ma brzydką klapkę rozsuwaną. Wygląda jak Pony Station. Kogo i ma tylko jeden port USB. Nie, ma dwa. Jeden. Dwa z przodu ma, no co ty. Jeden. Możesz się pokłócić. No, zdjęcie sobie otwórz. Rzuć no linkiem w rogu, a ty mi Max powiedz, co wyżej stawiasz teraz, Vita czy 3DS-a? XL. Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, wiesz, w tej chwili. Dzieci kocha tak samo. Nie, no nie wiem. Ostatnio też ogólnie mniej w tej chwili gram na sprzętach przenośnych, bo więcej w tej chwili na PC spędzam czasu, więc zostaje mi mało czasu na konsole przenośne. Nie da się tak powiedzieć, to, wiesz, to wszystko zależy, no, jakby nie patrzeć, wiesz, to na 3DS jest, wiesz, no, mnóstwo takich japońskich gierek, no, więc to też trzeba jakby lubić ten klimat. No na Vicie na pewno też nie. Ale ma... Ale on cię pytał o obiektywną opinię, tylko o twoją opinię, co jest dla ciebie. Ale nie mam opinii, nie jestem w stanie powiedzieć. Nie ma tak, żebym tak, bardziej, tak, nie wiem, bardziej mnie kręciła Vita, albo bardziej mnie kręcił 3D. Nikt no. Cię po prostu nie kręci. Wiesz, ten 3DS nowy i XL jest fajny, nie? To pod tym względem na pewno to jest fajna konsola. Większa ekran w końcu jest naprawdę ciekawy, fajnie wygląda to całe 3D, lepiej się to trzyma, więc pod tym względem to zakład dobra konsolka. Oficjalnie przepraszam wroga, miał rację jak zwykle, jest bogiem konsolek. Nowy PlayStation 3 ma 2 sloty. Co najwyżej demigodem, no już nie przesadzajmy. Cały pierwszy. Ale zonowałeś go wcześniej, to teraz on cię zonował, widzisz? No czara, Jonka, czasem każdy na ziemię sprowadzi. Każdy może spojrzeć na zdjęcie, nie każdy dobry comeback wymyśli, więc sorry, ale nie ma znaku równości. Dobra, jedziemy dalej. Co tam jeszcze się działo ciekawego? No, zapowiedziano cenę Wii U i co będzie w boxach, jakie będą te Wii U. Jest gorsze Wii U białe i lepsze Wii U czarne. Czy ktoś chce opowiedzieć o Wii U? Jeszcze jest Wii U zombie. Ale to jest czarne Wii U, takie lepsze Wii U. Ale są 3 te zestawy.
Znaczy dwie konsole, trzy zestawy. Bo to są konsole, w tym te dwie czarne, które są w Premium i w Wii U, są, to są te same konsole. Czy zasilacz będzie w pudełku? Nie wiem. Tego wiesz, nie, będzie chyba, chociaż... No, Sony, Sony jest już wielkości Wii U i mieści się w nim zasilacz, więc czemu nie? Wszyscy, nie no, moim zdaniem Nintendo powinno wyjść założenie, że wszyscy mają w domu Wii. I zasilacz będzie ten sam. Sądzę, że to tak nie działa, bo Wii generalnie jest, wiesz, tak półtorej generacji w plecy względem Wii U. A to trochę więcej prądu zżera, skoro jest nowsze i lepsze, ale nie? DS i 3DS też są, też jest różnica. A ładowarki są te same. Mogą być te same. Nieważne, cicho. Cicho. To kupuje. Kogoś to kupuje właśnie. Nikt. Greg. Ja kupię. Ale na premierę? Na premierę nie kupię, bo nie ma żadnych gier, które by mnie interesowały. No to dobra, później też nie, ty nie kupisz przez najbliższe półtora roku albo dwa lata. Znaczy zależy od definicji launch window, tak? Bo w launch window mają się jakieś fajne gierki pojawić, tylko że dla nich to jest rok. No czyli na przykład jakie gry fajne? Wymień, Ryan, grę, w którą byś grał na Wii U. Nie mówię, że przejdziesz, ale żebyś grał. Odczep się, nie mądry kolego. Nie no, mnie na przykład to Zombie U tak na dobrą sprawę interesuje. Ciekawa koncepcja, jeżeli Ubisoft tego nie spieprzy, to... Rayman. No tak, ale Rayman prędzej czy później pojawi się na innych konsolach. Pewnie tak. No ale powiedzmy, że Rayman... Na Vita niech się pojawi, najlepsza gra na Vita. No, Rayman, Zombie U, no, to by było na tyle. A mówiliśmy o tym, że Bayonetta 2 jest ekskluzywem na Wii U. I był Rage na sieci. Nie, Rage jest od ID, nie mieszaj Rage'a w to. No cóż, nie mój gatunek, ale... Generalnie Wii U tak ze 3 lata za późno i ludzie się śmiali z Paktera, że przewidywał Wii HD. On po prostu był racjonalny, a Nintendo nie. A to co uważasz, że bo w Nintendo też się super finansowo nie dzieje, uważasz, że firma wtopi? To znaczy... Jesteś analitykiem finansowym za bardzo, ale... Nie jestem. Lepszy tak się niż spytam Pakter ciebie. Jest. Ryan jest lepszy niż Pakter. O, jestem lepszy niż cały świat, plus jeden. Ale ich spadła do 1/10 tej sprzed 3 lat, zdaje się, tak ostatnio. Więc też się nie dzieje jakoś rewelacyjnie, ale oni się utrzymają na powierzchni. Bo w przeciwieństwie do Sony zarabiają na swoich gierkach chociażby. A Sony inwestuje dużo w gierki i mało która się im zwraca. Wyszło Borderlands 2 w Stanach, a w Europie już niedługo wyjdzie. Jutro. Informuję. A poza tym Torchlight 2 wychodzi jutro w południe waszego czasu, czyli wieczorem naszego czasu. I Torchlight 2... Waszego, chyba twojego czasu. Zarówno Borderlands 2, jak i Torchlight 2 zbierają jakieś kosmicznie wysokie recenzje. Takie dziewiąteczki i dziesiąteczki praktycznie. No tu Kay ma pieniądze, ale skąd wydawca czy deweloper od Torchlighta ma, żeby przekupić recenzentów, to nie wiem. No znikąd, po prostu gra jest zarąbista. Nie, bo nie jest na Xboxa. Jeszcze. No to jeszcze nie powinni dostawać dech. Spoko, kwestia czasu. Podobno jest lepiej zoptymalizowany, nie będzie się ciął już na komputerze mojej mamy, gdzie mi się zdarzało grać. Wygląda świetnie, ma być tak za 2-3 razy dłuższy, dużo bardziej rozbudowany i generalnie będzie awesome. Nie, bo jedynka krótka w sumie była. No to opowiedz coś, Max. Powiedz, co tam fajnego było w tym. Powiem ci, że w tym czasie... Nie, w tym czasie grałem w Diablo 3 i Diablo 3 robił na mnie lepsze wrażenie niż Torchlight 2. Ale... To mówię, to tylko jakby... Pierwsze pół godziny, godzinka. No nie wiem, jakby nie przekonała mnie ta gra, ale nie mówię, że nie. Pewnie, wiesz, mam w domu... jedynkę, najpierw ją skończę, potem się wezmę za... No, ja kupię, jak tylko będzie wersja DRM Free, ten dostępna najlepiej na GOG-u, ale niestety na GOG-u na razie nie ma. DRM Free wersja jest tylko dostępna przez Perfect World. Także poczekam chwilkę jeszcze. Poza tym na Kickstarterze Obsidian wystartował ze swoim projektem, nazywa się on Project Eternity. To jest gra RPG w stylu Baldur's Gate'a, to jest z rzutem izometrycznym, renderowane tła, a nie żadne kafelki. Ma nawiązywać swoim klimatem właśnie do Icewind Dale'ów, Baldur's Gate'ów i tym podobnych gierek. A jest to ich własne IP, zupełnie nowy świat. Mieli zebrać 1,1 miliona, zebrali w niecałe 30 godzin. W 24 godziny zebrali pierwszy milion cały. Są stretch gole aż do 2,4 miliona ustawione, w tym momencie w okolicach 1,75 są.
Na 1.8 dojdą jakieś tam nowe rzeczy, nowa rasa, nowa klasa, nowy bohater niezależny, który się dołączy do drużyny. Już jeden bohater niezależny, rasa i klasa zostały odblokowane. Za 2 miliony ma być możliwość tworzenia swojego własnego domu w grze, co bardzo wkurzyło wszystkich hardkorowych graczy, bo o Boże, w prawdziwym RPG-u możliwość posiadania własnego domu, co to za stretch goal, to śmierdzi BioWare'em, nie będę płacił za tą grę. I wycofali kasę. I wycofali kasę, tak, bardzo wiele osób wycofało kasę. Znaczy nie bardzo wiele osób, ale był taki mały wiesz, spadek, że tak powiem, pieniążków, co jest generalnie rozpierniczające. Byli na dobrej ścieżce, gdyby ten standard początkowy, powiedzmy, że tak powiem. Oni są na bardzo dobrej ścieżce. Co ty pieprzesz, jeżeli uzbierają w 2 dni kasy, to są na bardzo dobrej ścieżce. No nie, daj mi dokończyć. Byli na bardzo dobrej ścieżce, żeby pobić rekord Kickstartera w ilości zebranych pieniędzy, ale raczej im się to nie uda. A jaki jest rekord? Niecałe 11 baniek. Ale to ogólnie, czy w grach taki rekord? Ogólnie, to był rekord za zegarek z wyświetlaczem z papieru, który synchronizuje się z iPhone'em. A ten UJA, ile tam uzbierali? 8 coś chyba. Aha. No to dużo. Kiedy premiera? nie będzie. Kasę wzięli, to już nie będzie. Zaraz pod Duke Nukem Forever. nie, bo to wiem, że teraz, nie mówi się Duke Nukem Forever, tylko ten The Last Guardian razem z tym wyjdzie pewnie. A właśnie tak. The Last Guardian tak swoją drogą nie było na TGS-ie. Informacja na The Last Guardian ograniczała się, no troszeczkę za późno zapowiedzieliśmy gierkę, ale na pewno wyjdzie. Tak, ona cały czas powstaje, no. Cały czas powstaje na PS3. Ale jej nie pokażemy, bo to jeszcze zawsze... To jest kwestia honoru, wiecie, w jakiejś postaci ona musi się pojawić. Tak jak I Am Alive ukaże się jako DLC. Ale ten, UJA miała mieć premierę we wrześniu, a już wcześniej się kończy, tak więc super. Ale jesteś pewien, że tego roku, Misiek? A nie, 2013. No nie. A nie. Głośniej. Jest, że część ma ustawione na 2012, a część na 2013. Okay. Aha, czyli w ogóle to popieprzone to jest wszystko. Niektóra ma na grudzień 2012 chyba jakieś... Pewnie partie kolejne, jak będą produkować. Ciekawe. No, a poza tym kupiłem Guild Wars 2 i zacząłem w nie grać. I to są wszystkie newsy ode mnie, dziękuję. Dodałeś mnie do znajomych? Nie. Wysłałem ci message'a i dodałem cię do znajomych też. Message'a. No to dobra, to muszę się zalogować. Wiadomość, spadaj. A co to za gierka jest? MMO. Na PC-cika. Guild Wars 2 to jest MMO. Dla tych nieżyjących ludzi. I tam nie ma abonamentu, tak? Z tego co słyszałem. Nie ma. Ale są inni, tam możesz w grze kupować różne shity. Kupisz cokolwiek, Maxiu? Nie. Znaczy, mówisz za pieniądze prawdziwe. Tak. Nie. A dlaczego miałbym kupić? Nie wiem. Ty bogaty jesteś. Złoto w Diablo 3 robisz, to... No, zastanawiam się nad kupnem kapelusza kowbojskiego. A ile kosztuje? Bo nawet nie znam cen. Nie pamiętam. Jak ja zaczynałem, to jeszcze mieli problemy z tym całym sklepem. Mhm, nie pamiętam, ile kosztował ten helmet. Chyba jakieś 5 euro czy coś takiego. Chuj za przeproszeniem, drogi. Ty no, Poznaniu... Ty jesteś bogaty, no to ja wiem, ty z Ameryki przyjechałeś. Z mikrotransakcjami w EVE Online, gdzie można było kupić okulary za $80, to nie tak drogo. Ale w EVE Online grają jacyś tam szefowi ambasad i inne takie. Czy jacyś tam informatycy w konsulatach. Nie, tam tylko użytkownicy Excela tacy jak ty grają, ale coś miałem powiedzieć, EVE Online prawie upadło, nie wiem czy wiecie, ale udało im się podnieść z martwych. Za sprawą? Zrobili? Nie, bo motyw był taki, że oni doszli do wniosku, że wszystko co zaimplementują do gry to będzie zajebiste i wszystkim się będzie podobało. I społeczność od kilku lat mówiła, ale nie w tym kierunku, my chcemy gierkę o stateczkach. Spoko, gierkę o stateczkach, ale tutaj macie awatara, którego możecie sobie skustomizować. Ale po co? Generalnie UI jest zwalone i ciężko jest prowadzić handel, to jest gra o stateczkach, chcemy handlować i się strzelać. Spoko, tutaj możecie kupić okularki za $70 dla swojego awatara. Ale o co wam chodzi? My chcemy, to jest gra o stateczkach, my chcemy strzelać, chcemy, żeby... Chcemy okularki dla stateczków. chcemy okularki dla stateczków, oni spoko. Tutaj możecie pomalować paznokcie swojemu awatarowi. Ale po co nam ten awatar? I w końcu ludzie się obrazili, zaczęli tam, wiesz, bojkotować ekonomię gry.
odwracać się od niej i nagle CCP stwierdziło, może jednak powinniśmy robić grę o stateczkach. Nie, po prostu nie potrafili, nie mieli tylu programistów i dlatego wydawali inne się. Programistów, tak? Tak. No, w każdym razie, wrócili na starą ścieżkę i nagle gracze są znowu zadowoleni. I gra tak jakby... planują mieć chyba, nie pamiętam czy to było 1 milion czy 2 miliony subskrybentów. Takie brzydkie słowa użyję. 1 milion subskrybentów planują mieć w 2016 chyba. To jest gierka, która zawsze miała w okolicach 300 tysięcy, także ambitny plan. O, a poza tym The Lost World. Czyli więcej niż tych mieszkańców Islandii. The Lost World, czy jak to się nazywało, ta gierka od Ragnara Thornquista. Podobno zaczęła na siebie zarabiać wreszcie. I to wszystko ode mnie. No. Nie chcesz opowiedzieć o Guild Warstwa? To zaraz pogadamy się z Maxem o Guild Wars 2. Może najpierw jakieś newsy ma Marcin Pawłowski. Przepraszam, Frogu. Ja mam w sumie chyba tylko jednego newsa takiego większego, że polski Microsoft idzie śladami z cepu i zaczyna lokalizować w pełni swoje gry dla hardkorowych graczy, bo ogłosił niedawno, że zarówno Halo 4, jak i Forza Horizon będą wydane w pełnej polskiej wersji językowej. Ja bym nie przesadzał z tym pójściem drogą, bo jedna czy dwie gry nie... No ale nie, poczekaj, mamy Halo 4, mamy Forza Horizon, ale zapewne również Fable The Journey, Nike Plus i co oni tam, Dance Central 3, pewnie wszystkie gry będą w pełnej polskiej wersji językowej, więc no każda możliwa gra, która wyjdzie w retailu od Microsoftu w tym roku, będzie miała pełną polską lokalizację. A wracając do Halo i Forcy, no to tutaj jest zła wiadomość, jest taka, że niestety nie będzie możliwości wyboru wersji językowej, ale Halo 4 będzie sprzedawane w Polsce zarówno w pełnej polskiej i w pełnej angielskiej wersji językowej, więc jak ktoś woli po angielsku, oryginalne głosy i tak dalej, no to może sobie wybrać wersję angielską. A jak ktoś jest zdradzulem, to może kupić je wszystkie. Tak. A wersja kolekcjonerska Halo 4 i Forcy będzie tylko po angielsku. Masz preordera w ogóle na limitkę Forzy już, czy nie? Mam. Ty, a co oni zamierzają zlokalizować w tej Forzie? To znaczy zamiast Vauxhall będzie tam... Nie no, w Forzy Horizon masz przerywniki normalne, masz panią lektor, która wprowadza się chyba do każdego tam eventu. No nie wiem jak tam z tym GPS-em na Kinecta, ale to pewnie nie. No jest tam tekstów. No. Krzysztof Hołowczyc będzie GPS-em. Nie, ja jestem Martynę Wojciechowską. Ty możesz chcieć. Mogę. Tam trochę dialogów będzie, jest tam co tłumaczyć. No, masz, no, tak jak mówię, przerywniki normalne będą w tej części. Tam za dużo pewnie nie będzie, tam żadnych historii wielkiej, nie ma fabularnej, to nie jest Need for Speed, ale coś tam zawsze się znajdzie. No nie wiem, ogólnie chyba działanie w porządku. No szkoda, że nie ma możliwości wyboru wersji językowych i no, powiedzmy na przykład, żeby samych napisów ktoś mógł sobie ustawić. To też było dobre rozwiązanie, no, ale no niestety nie wiem, czy to jest jakieś... produkcyjna kwestia, czy no, chęci raczej były, bo to dla nich też przecież byłaby wygoda, bo przy Halo 4 nie musieliby wprowadzać dwóch osobnych wydań do sprzedaży. No. Rejan ci to zaraz wytłumaczy. Nie mam pojęcia. Może 3-4 czy w ogóle nie pomyślało, żeby opcję, żeby można było sobie mieszać wersję języka i nie przewidzieli tego. No cholera wie, jak to wygląda. No i tak. Pierwsza gra Halo po polsku, tak więc nie, jeszcze... Halo się... Wars był pierwszy. Od Bungie, znaczy nie od Bungie, niestrategiczne. Strzelanka. Dziękuję. Pierwsza gra, która ma w nazwie Halo i... Pierwsza 4, gra z Master Chiefem. I cyfrę 4, która jest zlokalizowana. Pierwsza gra z Master Chiefem zlokalizowana, lepiej? Nie. Jak tam z Ratulku? Hype na Halo ci urósł, czy nie? Nie cały czas rośnie. O hype'ie mówimy, Zeratul, wróć do tematu. Ja czekam na grę, czekam, chcę zobaczyć, co tam się będzie działo. No bo wszystko wskazuje na to, że zrobią dużo lepszą grę niż Bungie. Nie wiem skąd takie wnioski, ale zobaczymy. W rzeczywistości? Ale zobacz, jaki głos już my, to już nie jest taka pewność, że na pewno będzie ta gra zasysała. To już wiesz, to już... Nie no, czy ja wyraźnie pisałem 2 lata temu, że jeżeli robią mapaki do Reach, potem robią Anniversary, to znaczy, że chcą się uczyć od Bungie, tak?
Właśnie. Nie wiem, czy to jest jakieś ściśle tajne info, ale czy gra już jest gotowa? Już przeszła betę tam wewnętrzną, Ryan? Czy jeszcze crunchują, bo nie są gotowi? Bungie już by płytki do tłoczni słało. Bez komentarza. Ryan tam podsłuchał coś na lunchu pewnie i teraz nie może powiedzieć. Na lunchu z majorem Nelsonem. Bez komentarza. Nie mam pojęcia, nie wiem no. Dobrze, już nie będziemy na ciebie tak naciskać. Pęknie jeszcze ale... na co, no nie mam kleju przy sobie, żeby go posklejać. No jest, wiesz, nie ma co się tutaj pieklić i denerwować na to, że inne studio przejęło markę. Ważne tylko, żeby... Wiesz co, powiedz to sobie pół roku temu. Wiesz, wtedy to były świeże newsy, to były emocje, człowieku. Emocje tutaj. Osoba związana z tym uniwersum od praktycznie pieluchy. No to... Jak to mama ci czytała historię Halo. Master Chiefa. Spartan. Zamiast misia Zeratul miał Master Chiefa pluszowego. Jak to by było zarąbiste, chciałbym pluszowego Master Chiefa. Jako największy fan Mass Effecta, Borderlands i Halo na forum neogo.pl. Oj nie, Tajkun cię przebije, jeżeli chodzi o Mass Effecta. Czym? Fanbojowaniem? Ja mówię fan, a nie fanboy. Fanbujem to on sobie może być. Dyskusji koniec. Tak czy inaczej gra ma premierę w listopadzie, preorderek na limiteczkę jest złożony. Nie wiem, czy o północy podjadę do GameStopiku, ale będę na pewno miał grę w dniu premiery. Jeden z będzie miał na pewno to Hardona. Nie wszyscy naraz? To nikt teraz nic nie powie. To przejdźmy może do tego, w co graliście przez ostatnie 3-4 tygodnie. Zaczniemy od osoby, która grała najpewniej najwięcej. Czyli ode mnie. Ryan to podróżował, tak więc nie będziemy się go pytać. Raz jak grałem, to ty mnie nie spytasz, ty w fiucie. Ty grałeś tylko... No bo dlatego chcę ci poświęcić jak najwięcej czasu, żebyś na koniec mógł się rozgadać. Ale jeszcze oprócz tego grałem w jedną grę, Volgar the Viking. W alfę gierki, na którą zainwestowałem na Kickstarterze. To jest bardzo oldschoolowa, bardzo fajna dwuwymiarowa gierka. Jak ktoś grał w takie gry, jak nie wiem, jak... Shinobi na przykład wczesne, albo jakiś tam Rastan, albo Barbarian na C64. To jest tego typu gierka, albo Ghost and Ghost, tak? Taka gierka była. Jest mocno hardkorowa, jest bardzo trudna, chodzi się kolesiem z wielkim mieczem i gołą klatą i zabija się lizardmenów i węże i generalnie jest cool. I polecam, jeżeli będzie możliwość, a będzie możliwość kupienia po tym, jak gra będzie stworzona, bo Kickstarter już się skończył dla tego projektu, to bardzo, bardzo polecam, bo wszystko się prezentuje bardzo ładnie. Dobrze, jakoś nie miałeś dużo do powiedzenia. Rogu, scalakowałeś Sleeping Dogs? Nie, jeszcze nie skończyłem nawet głównego wątku. Nie liczę. Ale żeście pogadali? No nie, no bardzo fajnie. No bo cały poprzedni odcinek poświęciliśmy Sleeping Dogs. Max, chcesz coś dodać, to proszę bardzo. Znaczy wiesz co, jedyne co żałuję, że kurczę, nie wykorzystali lepiej tych aktorów, których mieli, bo mieli fajnych aktorów, którzy mi się, wiesz, lubię ich, fajnie kurczę pojawili się, tylko że pojawili się na 5 minut. Mieli naprawdę po 2-3 kwestie czasami. Takie trochę dziwne, szczerze powiedziawszy, bo jak zatrudnia się takich aktorów, to wydawałoby się, że tych tekstów rozmówek nagra się zdecydowanie więcej. Nie, bo wtedy, jeżeli by się ich zatrudniło, to trzeba by było im więcej zapłacić za kolejne godziny nagrywania. Tak, ale na pewno jest jakiś koszt stały już, nie, wliczony, no to... Maksiu, bądź miłości w mnie grzesznemu, jakich aktorów? Na przykład Kelichu była Emma Stone, było jeszcze, wiesz co, kilku aktorów, których w tej chwili nie powiem ci... Lucy Liu. Tak, Lucy Liu, nie powiem ci... Wiesz, Jackie Chan. Nie, Jackie Chana nie było. Nie powiem ci z nazwiska... Asa Akira? Kto? Asa Akira. Chyba nie było tej lat w ciągu kary. Asa Akira to jest aktorka porno. No shit, Sherlock. To przecież powiedziałem, że nie było tej lachociągary. Wiesz co, jest kilku aktorów, mówię, których się tam zna z filmów czy z seriali jakiś. I mówię, fajnie to akurat wypadało, tylko mówię, no szkoda, że naprawdę nie pokusili się o jednak dłuższe ich eksponowanie. Czy wroga znowu rozłączyło? Nie, to do minisia coś tam plumka. Aha. Czy ja mogę mieć do was prośbę, przepraszam, że przerwę na chwilę. Możemy pogadać najpierw w Guild Warsach, że mógł iść wrócić do pracy, a wy sobie będziecie gadać o innych rzeczach? Nie.
Dobrze. Mów. Też to kocham. To może przejdźmy może do Guild Warsów, to Max z Ryanem nam powiedzą. Mogę powiedzieć, że gra jest fajna, powinniście iść ją kupić. Nie. Powiem tak? Ci, że ja się zawiodłem na trochę na tej grze, jakby nie... Opowiadaj. Nie wciągnęła mnie. Powiem ci, że jak zaczynałem na przykład w Star Warsy grać te MMO, albo zacząłem grać w Terre, to... Wiesz, co ci podobało się w Star Warsach? Głosy. O mój Boże, pełny voice-over znam wszystkich. Ale nie, no to jakby wiesz, no też mówimy o całokształcie, no nie można mówić wybiórczo. Tak, ale ja nie gram w głosy, Maciu, nie jestem tobą. Ale to nie o to chodzi, wiesz, to... Dobra, Warcraft jest i tak najlepszy i wszyscy będą... w pandę grać. Ja mówię o całokształcie. Wiesz co, powiem ci, że walka jakaś jest dla mnie, nie wiem, no nie niesatysfakcjonująca w Guild Warsach. Nie, jakoś nieszczególnie mi się podoba. Jakby nie... Słucham? Kim grasz? Gram człowiekiem elementalistą. Elementalistką nawet. Tak, dokładnie. No. Mnie się nigdy magia w Guild Warsach nie podobała, ale z magicznych profesji, najbardziej magicznych w cudzysłowie, najbardziej zawsze mi odpowiadał mesmer i gram mesmerem i mnie się bardzo podoba. Podoba mi się to, że walka jest aktywna, to znaczy, że oprócz tego, że tam prawda rzucasz czary i tam prawda różne dziwne rzeczy robisz, to oprócz tego masz aktywny wpływ na walkę za pomocą uników na przykład. Ale to w Terze już na przykład było, wiesz? Ja nie twierdzę, że to jest nowatorskie rozwiązanie, ale to jest druga gra, która coś takiego implementuje. No tak, nie, implementowali jak Terę zobaczyli, tylko to jest coś, co musieli mieć na uwadze od samego początku. Podoba mi się. Troszeczkę mi się mniej podoba niż w Guild Warsie jedynce system umiejętności, które zdobywasz, tam uczysz się. I to jest moim zdaniem troszeczkę gorzej rozwiązane, ale z kolei wykorzystywanie umiejętności w walce uważam, że jest dużo fajniej rozwiązane niż w jedynce. Dużo bardziej jest to intuicyjne. Podoba mi się też to, że nie ma podziałów na role w drużynie. Nie masz tam tanków, DPM-ów, healerów, jakichś takich rzeczy, tylko każdy może robić co chce i możesz grać generalnie taką postacią, jaka ci odpowiada i ona i tak będzie fajnie grała. I to jest bardzo, bardzo przyjemna sprawa i bardzo różna od innych MMO. Nie ma takiego bezsensownego grindu, że kurczę, jeżeli chcę być najlepszym, wiesz, damage dealerem w drużynie, no to nie ma zmiły, muszę tam, prawda, dojść do endgame'a, robić kolejne konkretne ten podziemia, żeby zdobyć konkretną broń, która da mi konkretny tam, pozwoli mi zbudować konkretny build. Nie ma, że tak powiem, tutaj... No, nie przesadzałbym, bo konkretnych rzeczy nie trzeba robić na przykład w Star Warsach, żeby dostać, bo to wiesz, jest losowy drobi. I to akurat takiego podziału nie ma, no ale fakt, że to też się wybija z pewnego schematu, który pojawił się w grach MMO. I dynamiczne wydarzenia uważam, że są genialne. Jak no tak, dynamiczne wydarzenia są akurat ciekawym rozwiązaniem. To muszę przyznać, że to jest akurat dobry moment. Nie ma takich, nie wiem, dwie minuty jak się nudzisz, jeżeli można mówić, że dwie minuty nic nie robię, to się człowiek zaczyna nudzić, ale dwie minuty sobie idziesz bez żadnego konkretnego celu i nagle pojawia się jakiś dynamiczny event, a tutaj elementale gdzieś coś atakują. I gracze spamują wszyscy, nie, na ten event. Dokładnie, dokładnie. Wszyscy biegną, tam zabierają sobie, że tak powiem, przeciwników do zabicia, ale to nic. Jeżeli jesteś sprytniejszy, szybciej zabijasz na przykład i tak dalej, albo masz generalnie większy wkład, bo nie tylko za zabijanie dostanie się, że tak powiem, punkty. Jeżeli masz większy wkład, to i tak dostaniesz jakiś tam złoty medal. To chyba 10 czy 15% HP trzeba przeciwnikowi jakoś zdjąć samemu, żeby zostać zaklasyfikowanym, że się uczestniczyło w zabijaniu tego potwora. To jest bardziej skomplikowane tam chyba też, jeżeli oberwiesz ileś damage'u, czyli, że tak powiem, przechwyciłeś jego ciosy, to też uznawane jest, że uczestniczyłeś. A nie wiem, wiesz, wydaje mi się, że były jakieś takie podpisy, czy tam gdzieś to było wyjaśniane w jakimś samouczku. Może tak jak jest, tak jak mówisz, że coś jeszcze dodatkowo. No wiem, że na pewno jak troszeczkę pobijesz, to już możesz liczyć na to, że wypadnie z tego potwora dla ciebie coś też, bo też to jest fajne, że ten drob jest przyporządkowany tylko tobie, nie ma bicia się, prawda, o... Tak, no to też jest w sumie. I świat jest prześliczny. Powiem ci, że kurczę, to też jest jeden z elementów, na których się zawiodłem, czyli grafika. Spodziewałem się dużo ładniejszej gry, bo jakby oglądając screeny, oglądając jakieś tam materiały, wydawało mi się, tak, że ta gra się prezentuje lepiej. Po włączeniu jednak, nie wiem, jakby do Gwiezdnych Wojen ciężko porównać, bo troszeczkę inna stylistyka to była. Ale na przykład Terra wykonaniem postaci to zjada na śniadanie Guild Warsy, a trzeba pamiętać, że Terra tak naprawdę
ona na rynku koreańskim to już wyszła chyba 2 lata temu, czyli to już jest gra, która ma... Ale takie gry są aktualizowane na bieżąco, to nie jest tak, że tak naprawdę nie próbowałem przez ten czas. No nie wydaje mi się, żeby akurat... Jest, no? Czy masz włączone wysoką jakość tekstur na postaciach w opcjach? Wszystko mam. Oczywiście. Okej. Okay. A masz spadki animacji? Ja odnoszę wrażenie, że mój procesor jest za wolny, bo... Nie, ale ja mam dobry procesor, więc to... No, nie, ta gra jest bardzo CPU bound, to znaczy trzeba mieć mocny procesor, żeby ją uciągnęła, bo jest to bardzo tak dużo... To tak jak w MMO zasadniczo, nie? Słucham? To tak jak w MMO zasadniczo. Znaczy to różnie jest, bo to... Pamiętasz taką grę Kingdom Under Fire? Całą serię, gdzie tam miałeś miliardy przeciwników na ekranie, no nie? Da się zrobić tak, żeby było dużo postaci na ekranie i żeby gra nie była ograniczona przez możliwości CPU albo przetwarzania wierzchołków, a tak jest ewidentnie ograniczona. Ja to odczuwam, jak gram na laptopie. I najgorsze jest to, że nie możesz nic zrobić, żeby poprawić sobie framerate, bo to nie jest tak, że pixel shadery są zbyt rozbudowane i po prostu ustawisz sobie gorszą jakość shaderów albo mniej postprocessingu i będzie gra hulała płynnie albo mniejszą rozdzielczość. Po prostu ilość geometrii zażyna mojego lapca. No, nieważne. W każdym razie, mnie się gra bardzo podoba. Powolutku sobie gram, na razie spędziłem z nią, nie wiem, może raptem 4 godziny, bo dopiero od poniedziałku w nią gram. A mamy co, czwartek? Czwartek, po południu. No, także na razie mam bardzo mało godzin na licznik, ale mi się podoba. A odkrywasz te punkty widokowe? Tak, tak. I nadal twierdzisz, że gra nie jest ładna? Wiesz co, znaczy to nie to, że jest brzydka, nie, tylko spodziewałem się więcej, bo... Jakby wiesz co, no kurczę, mówię, grałem te dwa, w przeciągu ostatniego roku grałem w dwie duże gry MMO i wydawało mi się, że Guild Wars będzie ładniejszy od tych dwóch gier. Jednak tak nie jest. A to by chodziło o aspekt techniczny czy artystyczny? Wiesz co, techniczny, wiesz, bo artystyczny to tam swoją drogą, ale tak jak mówiłem ci, no postacie na przykład w terze, ich dokładność, odwzorowanie jest, no... dwie klasy wyższe niż w przypadku Guild Warsów. Okej, ciekawe. Zobacz ja sobie... Ja już nie mówię okej. Okay. Ja tam uważam, że Guild Wars ma, jak na grę zachodnią, ma bardzo właśnie koreańską estetykę i gdybym porównywał, to bym porównywał właśnie 4. I nie zauważam, nie dostrzegam, że tak powiem, tych dwóch klas gorszych od 4, ale okej. Okay. No zobacz sobie, mówię, głównie postacie, bo otoczenie jasne, jakby nie ma takiej różnicy. Ale zobacz sobie postacie, no to w terze, wiesz, no to jest taki troszeczkę chyba fetysz też nawet akurat w terze, żeby te postacie były ładne, szczególnie, prawda, kobiece postacie. Bo masz sobie tam, wiesz, no. Ach, Zeratul. No, ale ja też gram postacią żeńską gram, żeby nie było, nie chcę grać w gierkę i patrzeć tylko na pośladki faceta. No, ja z tego samego założenia zawsze wychodzę, ale jestem piętnowany na przykład na forum Neo Plus za to. Ja też się piętnuję. Bo się nie znacie. Nie wyobrażam sobie grania w Mass Effecta postacią inną niż standardową postacią Johna Shepharda. A dlaczego nie? Dlatego, że to jest jedyna słuszna. Ale dlaczego? Gadasz, rozmawiasz na temat religii z Zeratulem, nie ma sensu. Ale przy Nieru mówimy o Halo. To jest druga religia jego. W Halo akurat można w multiplayera grać kim się chce, bo jest... Można stworzyć swoją własną postać Spartana. I to jest dozwolone. I grałeś kobietą? Nie, mężczyzną. Jesteś po prostu feministyczną świnią. Ja powiem tak. Ja po prostu walczę o twoje równouprawnienie. A, słabe, nie jesteś misiek. Poza tym to było stage'owane, więc bujaj się. Stage'owane. Sam jesteś stage'owany. Dzisiaj po prostu słówek tyle, Jeden drugiemu chce dosrać po tych 3 tygodniach. Mm-hmm. Powiem, że no Guild Wars 2 ma tą przewagę, że jest darmowy. To znaczy kupisz grę raz i jakby możesz iść swoim tempem i nie martwić się o abonament, prawda? I to, że tam musisz jakiś content dokupywać cokolwiek. Chociaż taki chociaż takie Gwiezdne Wojny teraz też przejdą na tryb free to play, więc... Więc kurczę, dlaczego nie? Ale uważacie, że... Stają i nie połykają? Gwiezdne Wojny to jest najgorszy świat. Bardzo dobra gra. Ale gra jest bardzo dobra. To jest klasyczne MMO z bardzo fajnym trybem singleplayerowym, jeśli tak można powiedzieć. Ale światem do dupy, który się do niczego nie nadaje. Dziękuję. No to tutaj też już mówimy o religii, prawda? Nie, to nie jest religia, to jest zdrowy rozsądek. Wiesz co, Dominiku,
pograj sobie to w takim wypadku może w Star Treka MMO, no on też jest darmowy. A też ludzie grają i sobie zasadniczo chwalą go. Ja też przez pewien czas myślałem, czy sobie nie pograć, ale kwestia czasu. No i wybrałeś Star Warsy przed Star Trekiem. Po prostu... Nie, no bo grałem, grałem w betę Star Treka. Nie rozmawiam z tobą, Mateusz. Nie możesz po prostu twierdzić, że jesteś fanem Star Treka już teraz. Po prostu nie możesz. A nie mógłbyś stać fanem Star Treka i Star Warsów? Dlaczego? To byś nie, uszy, moje uszy. Tyle ode mnie. Na szczęście. No. A i zapraszam na guildwars2.pl, polską stronę o Guild Warsach 2. Fajni ludzie. Czy jesteś jej autorem? Nie. Kiedy... Ja zapraszam na weszło.com. Co to jest? Nie wiem, to jest strona o piłce nożnej. Fuck. No ale to czemu podajesz ją tutaj? Bo jest fajna. Gejowych kolegów, którzy interesują się piłką nożną. Ale, aha, to ja teraz, nie, to dlatego rozumiem, się... dlaczego on lubi męskie postacie oglądać na ekranie. Wszystko się wyjaśnia. To nie trzeba się piłką nożną interesować, żeby na tą stronę wchodzić. Na tą stronę się wchodzi dla rozrywki. Jak się szuka, wiesz, takich męskich zdjęć, prawda, prawdziwych facetów. Mhm. Zdjęte koszulki po meczu, wymiana koszulek, tak, Zeratul? Tak. Nie, no, powiem szczerze, że jest to o wiele lepsze i tak niż wchodzenie na plotka, czy plotek, czy... No i Ryan, może o zdjęciach to nie dyskutujmy, bo sobie przypominam fotkę, którą na serwerze Epic Faila znalazł Zeratul. Którą? Na motorze. Na motor. Mot pani na motor. Weszła. Nie pamiętam niczego takiego. A nie chyba pamiętasz. Wiem. Przestań. Takie niemieckie rysy twarzy miałem. Kalde, nie, to jest facet czy kobieta? Ona się nazywa Wysoka Bogini, to jest taka gwiazdorka porno. To goddess. God mit uns. coś takiego. To Marcin, w co tam grałeś ostatnio? Jeszcze chciałem się o tym Wii U, to tak skończyliśmy. W sumie tylko Ryan wspomniał o tych zestawach, no tam trochę tych ogłoszeń było, ja tam się w sumie nie interesowałem specjalnie. A ty planujesz po prostu zostać teraz redaktorem Wii U.pl? Wii U Center.pl. Będziemy. No nie chciałem reklamować za bardzo, wiesz. Jest taka strona? Nie wiem. Czekaj, Wii U... Center. Wii U.pl jest chyba. No to pewnie Nintendo jest. Na Wii U Center chyba nie ma. O, to domena jest wolna, wrogu. Tak, to będzie pewnie dwa wejścia dziennie z Polski. Nie no, tam była data premiery, przecież te gier, no ale jak żaden z nas się nie interesuje, to może w sumie nie ma sensu dyskusji prowadzić. Maksiu, ty kupujesz konsolkę Nintendo? Nie, no oczywiście jako geeka mnie to kręci, bo to zawsze nowy sprzęt, prawda, coś nowego, fajnego, takiego... No tam dużo nowego to nie ma. No wiesz, no ale fajnie by byłoby poobcować z całkiem nowym sprzętem, w sensie nowym, bo wiesz, no nie było go na rynku, nie mówię o bebechach. Mhm. Z tym, że no patrząc na to racjonalnie, no kurczę, nie ma przede wszystkim gier, no, które by mnie interesowały, bo Bayonetta mnie totalnie nie interesuje, to nie jest mój gatunek. Jedyne, co mnie interesuje, to ten Zombie U. Szczerze, ale tak, prostu... te gameplaye tego Zombie U, to tak wygląda trochę tak, no kurde, no nijak. Widziałem trailer, ten fajny trailer animacje, to picha na E3 co puszcza i to zajebiście wyglądało, tak mówię, kurde, co to za gra, dopiero po chwili się tam zobaczyłem, że jest logo Wii U. Ale no kurde, tak patrzę na ten gameplay, tam chyba było w jakimś pałacu Buckingham ostatnio na pokazie fragmenty rozgrywki. Tak. No taka zabawa może być, no ale... Ja wiem, no tamto to wykorzystanie gamepada, no może nawet to będzie fajne, ale no żeby to konsolę sprzedało, to wątpię. Wiesz co, konsola się sama po prostu sprzeda bez gier, bo to... No zobaczymy, jak ona się tam sprzeda. No są w Stanach, tak, że wyprzedali te wersje premium w GameStopie, no ale no nie wiadomo, ile tam sztuk dali na tą premierę, bo pewnie produkcja tych gamepadów to też trochę trwa i nie jest zbyt łatwa. No, nie, mnie kompletnie nie zainteresowali tą konsolą. No. Oglądałem te konferencje, te ostatnie, ten Nintendo Direct. Tak, to pewnie i tak za darmo dostaniesz od kogoś w ramach, wiesz. Tak, Wii U dostanę. Od Microsoftu. Od Microsoftu dostanę Wii U, żeby wiesz, zobaczyć, jakie to będzie. No to poszerzasz działalność Online Center i tyle, no. Prawda? No, trzeba rozwijać się, no kurczę. Nie. No jako, że online będzie teraz na konsoli Nintendo, to już. No. No. Tak, tylko że Nintendo w Polsce to chyba gier do recek nawet nie wysyła. Nie. Ja
ja bym wolał sobie kartę graficzną kupić do PC-ta za tą cenę. Tak jest. Większy, tak. Większy pożytek z tego bym miał. Chyba drugą kartę kupić do komputerka. Nie, czy w masz... menu po prostu. Aha. A to już ta jest niedobra? Nie, dobra, tylko wiesz, no. Tam to może być lepsze. Nie ma za dużo pieniędzy. Na mocniejszą. Nie, ja mówię, że już jakbym miał wydawać te pieniądze. Ja nie mówię, że kupię, tylko jakbym miał wydawać te pieniądze, to już wolałbym, wiesz, 1600 zł czy 1500 zł na kartę graficzną nową przeznaczyć, bo więcej miałbym z tego zabawy, więcej, wiesz, frajdy. A to już, to co teraz masz na maksa nie pozwala grać? Czy jeszcze lepsze by to nie. Się... Gram na maksa zasadniczo. Wiesz jak to jest, no czasami gry są po prostu też tak zoptymalizowane, że to dwie karty podłączysz graficzne najmocniejsze i może ci to nie pójść w 60 klatkach w najlepszych ustawieniach, na przykład nie wiem, jakieś kurcze Metro 2033, to gra kurcze ma wiesz 2 lata, a do tej pory tak na dobrą sprawę nie można tego puścić w tych najwyższych ustawieniach, ale to już jest kwestia, wiesz, takie pojedyncze przypadki. No. Wiesz, większość dzisiaj gier jest zrobiona tak, że najpierw, wiesz, jakby poziom wyznaczają konsola, a potem coś tam na PC można dodatkowego dołożyć, więc nie jest źle. Borderlands 2, widziałem ten filmik o tym Physics, tak? Czy jak się nazywa ten... Tak. Fajnie to wyglądało nawet. No to jest fajne, wiesz co, na przykład w Alicji mi się to bardzo podobało. To jest fajne, ja mam nadzieję, że w kolejnej generacji konsol, wiesz, że to jakby takie elementy będą częściej widywane, to znaczy taka jakaś zaawansowana fizyka, zabawa z zaawansowaną fizyką i cząsteczkami. No, to jest taka popierdółka, bo to mówię, na gameplay kurczę nie wpływa, ale już na sam odbiór całości taki estetyczny jak najbardziej i mi się to podoba. Dobrze, no to do ratunków, co tam ostatnio sobie pogrywasz? Powiedz nam. A ty nie mówiłeś, co grasz? No ja tam w sumie w nic nie grałem. Znaczy sprawdzałem dużo demek. Gierek te na Xbox Live Arcade wychodziły i... FIFA sprawdziłem demo, Fable'a sprawdziłem demo. No to opowiedz, jak tam ci się podobało demo Fable'u. A to wiesz co, poczekaj za chwilę, bo muszę na chwilę odejść, to wy tam sobie pogadajcie o czymś, ja zaraz wracam. Aha. To jak tam, Maksiu, o tych czołgach tam? Ja sobie giercuję. Fajna gierka, wiesz? Długo się wstrzymywałem jakoś tak przed zagraniem w tą pozycję. Jakby obawiałem się głównie, wiesz co, że jest zbyt arkadowa, zbyt arkadowe podejście, a jakoś tak, kurczę, czołgi i arkadowe podejście ze sobą, nie wiem, dla mnie nie współgrały. Ale okazuje się, że wcale tak nie jest i gra naprawdę fajnie jest zrobiona, bo dosyć mocny nacisk jest położony na realizm. Jasne, że to nie jest pełna symulacja, bo jakby czołgi mają punkty HP, czyli wiesz, to nie jest tak, że jednym strzałem możesz załatwić czołg, zniszczyć czołg, chociaż oczywiście taki przypadek też się może zdarzyć, bo jeżeli trafisz na przykład w skład amunicji... Headshota. Znaczy w skład, tak, no w skład amunicji na przykład w czołgu trafisz i jest tam jakaś szansa na to, że ten skład amunicji wybuchnie i wtedy można go zabić jednym strzałem, ale zasadniczo tak się nie dzieje najczęściej. I wiesz, no mamy rykoszety, mamy grubość pancerza, mamy przebijalność pocisków, mamy kaliber dział, mamy przebijalność tych dział i tak dalej, więc to ze sobą dosyć mocno współgra i powoduje, że jakby ta symulacja nie jest męcząca, prawda? To znaczy, bo to też tak mogłoby być, że zbyt symulacyjne podejście odrzuca cię od gry. Ale jest na tyle fajnie, że kurczę, znowu też nie jest tak, że wiesz, jakoś tak zupełnie sobie latasz po całej planszy i strzelasz tak dowolnie, jak chcesz. No. Gra jest free to play, czyli zasadniczo, jeżeli naprawdę chcesz, to nawet złotówki nie wyłożysz i możesz się dobrze bawić, sporo grać. A jakby wyłożysz kilka złotych, no to tam sobie możesz, nie wiem, kupić czołg premium, chociaż to też nie jest tak, że czołgi premium na przykład za prawdziwą kasę są jakoś tam zdecydowanie lepsze. Zawsze jest tak, że jeżeli czołg na przykład ma super armatę, to na przykład jest gorszy, nie wiem, jeżeli chodzi o szybkość, przyspieszenie czy opancerzenie, także zawsze to jest w miarę zbalansowane i nie ma takich problemów, żeby jakiś czołg był, kurczę, taki
przekozaczony, że wszyscy nim jeżdżą i ogólnie, wiesz, wszystkich rozwalasz nim. No i czołgi tam dzielą się na tiery, poziomy, to są od 1 do 10 i czołgi dzielą się na czołgi lekkie, na średnie, na ciężkie, na działa samobieżne i niszczyciele czołgów. Jakby obierasz sobie też drogę, jaką chcesz, czy nie wiem, grasz czołgami powiedzmy amerykańskimi, niemieckimi, rosyjskimi, czy może francuskimi. Zdobywasz na tym doświadczenie, kupujesz nowe czołgi, rozwijasz te czołgi, które już masz, bo tak mówię, można wymienić sobie działo, można wymienić sobie na przykład gąsienicę na jakieś lepsze. I wiesz, no zdobywasz punkty. Jakby starcia to są 15 na 15 czołgów. Mab jest naprawdę dużo, bo chyba z 30, więc to naprawdę ciężko się znudzić. Jest kilka trybów gry. Także no to jest naprawdę... Ja jestem zaskoczony i kurczę, mówię, no ostatnie 2 tygodnie to właściwie non-stop tylko w te czołgi gram. Pewnie no jutro jak dojdzie Borderlands, to trochę zmienię to, ale no wciągnęły mnie i kurczę, naprawdę fajnie zrobiona gra. No jakby trafia w moje gusta. Ja zawsze lubiłem broń pancerną, zawsze lubiłem czołgi, szczególnie te gdzieś tam z okresu drugowojennego i to taka wiesz, ta gra to jakby spełnienie takich chłopięcych marzeń trochę. To tylko tak na marginesie mówimy o grze World of Tanks. Tak, na PC. Szkoda, że wiesz co, takiej gry właśnie nie ma na konsoli, bo powiem, że wiesz, no graficznie jest fajnie, bo to wiesz, no gra free to play, gra, która już ma też 2 lata, trzeba pamiętać o tym, że no kiedy zaczynali jakby tworzyć tą grę, czy wchodzili na rynek, to raczej nie spodziewali się takiego sukcesu i też podejrzewam, że jakby gra powstawała dzisiaj, to mogłaby wyglądać zdecydowanie lepiej, bo po prostu więcej pieniędzy mogliby w to zainwestować, a też trzeba pamiętać, że deweloperem jest białoruska firma, więc to też taki niezbyt często... A, to wspierasz dyktaturę Łukaszenki. Tam, wiesz, tam Rosjanie też chyba wydają, także ogólnie wschodnia część Europy mocno odpowiada za tą grę. Także jakby też trzeba się nastawić na to, że troszeczkę czołgi rosyjskie są troszeczkę lepsze niż reszta, ale to tak mówię, da się to przełknąć. Czyli polecamy grę? No, oni teraz, wiesz, wydają też dwie nowe gry, wyjdą World of Warplanes i World of Battleships. World of Warplanes, no to wiadomo, samolotami się będzie latać i ta gra powinna wyjść jeszcze w tym roku. Dostałem się do beta testów swoją drogą, ale jest NDA, a w przyszłym roku powinny wyjść właśnie World of Battleships, czyli walka ciężkimi krążownikami i statkami ogólnie. Także wiesz... Ty wrogo, a na tą... A sorry, to skończę. Nie, bo oni, mówię, mocno się rozwijają. Oni, wiesz co, w tym roku bodajże z 80... Oni mieli około 80 do 120 osób jakby w zespole. W tej chwili jest ich 800. To ładnie. Także, wiesz, oni podobno kilkadziesiąt milionów dolarów miesięcznie zarabiają. Znaczy mają kilkadziesiąt milionów dolarów przychodu. Także wiesz, mają całkiem stabilny... No to na Ukrainie, to jeszcze, znaczy na Białorusi, znaczy się przepraszam. Oni niby, firma jest zarejestrowana w chyba Wielkiej Brytanii, a dział finansowy ma na Cyprze, więc... No. Oni chyba nie, wiesz, sami chyba nie chcieli ryzykować zakładania firmy na Białorusi albo w Rosji, bo to różnie może być. Mhm. W rogu na tą betę... Czego beta? Beta Dasha jest dalej NDA, czy już nie? Tak, jeszcze jest. Znaczy no beta, znaczy dla użytkowników zwykłych NDA będzie do samego końca, bo tu ci nie zdejmą przed końcem. Ale w ogóle my nie jesteśmy użytkownikami zwykłymi, proszę. A wiem, że dla dziennikarzy ma zejść, nie wiem, jakoś w październiku bodajże, tam przedłużyli, miało być pod koniec września, ale przedłużyło się do października. Więc no, pewnie, bo to tam non-stop wychodzą nowe wersje tego interfejsu, coś tam usprawniają, coś tam ulepszają i pewnie dziennikarze będą mogli napisać wtedy, kiedy już będzie ta wersja praktycznie ostateczna, już na samym finiszu, pewnie z tydzień, dwa przed wyjściem dla każdego tego nowego interfejsu.
Ale to faktycznie. Ale ja tam. Nie będę pytał, bo nie można. Nie można mówić, to nie można. A tam nie można. Ja tam nie zauważyłem żadnych błędów. Nie wiem, co, na co niby to NDA miało niby być. Znaczy, no NDA masz na całość, na każdą z nowych opcji, czyli Explorera, te przypinanie, no sam wygląd. Ja tu mówię o tym, bo to jest publiczna informacja, sam Microsoft mówił, co będzie w becie, więc o tym mogę wspomnieć. I coś jeszcze ominąłem? No nie wiem. No tam same jakieś pierdoły jeszcze są, no, te trzy istotne rzeczy, no, to przypinki, Explorer, no i sam wygląd. Mhm. Dobrze, to co tam grałeś jeszcze, mówiłeś? Ja ostatnio... Demko, miałeś o Fable Demko miałeś powiedzieć. Tak, zagrałem w Demko Fable Dyżurny i tam widziałem, że nakręciłeś na YouTubie filmik dla swoich wiernych fanów, jak grasz. Dla wiernych fanów oczywiście, Zeratul, tak. Komentarze oczywiście są, że Zeratul wrócił, jest. Wszyscy się cieszą, cały YouTube się cieszy. Zeratul robić reklamy albo płatnie udostępniaj te nagrania. Ja to chyba tam reklamy to są chyba w tych Microsoftu albo w przypadku Borderlandsów 2K. Więc ja to robię nie dla siebie. Dla swoich fanów on to robi. Pamiętajcie, żeby klikać w te reklamy, bo to zawsze jakieś, jak już oglądacie, to zróbcie coś dla społeczeństwa czy dla ludzkości. Dla korporacji chyba. Dla korporacji, złej korporacji, która giereczki wydaje. Chociaż ja mam konto na AdSense, to może moje są. To musiałbyś włączyć najpierw w ustawieniach, a... Ale wiesz co, ja chyba kiedyś włączałem coś. Ale to automatycznie... Tak więc tym bardziej klikajcie w te reklamy. Klikajcie, że w tej kupię sobie profesjonalne urządzenie do nagrywania filmów. Nie będzie nagrywał kalkulatorem już, gdzie tylko wydaje się niebieskie. I tak lepszym już teraz telefonem cyfrowym, aparatem cyfrowym nagrywam niż kiedyś. Tylko chyba jakość muszę obrazu, bo tam jest chyba najniższe możliwe ustawienie graficzne. Ale pamiętajcie, tak, klikajcie w reklamy. Przechodząc do samego dema, tak, to jest to samo demo, które było na E3 prezentowane, o którym już mówiłem zaraz po zakończeniu targów. Tam lekko zmodyfikowane, bo doszedł samouczek i ta walka finałowa z trolem jest chyba trochę przedłużona, plus tam jest ten przerywnik w pewnym momencie i sam filmik końcowy, to te różnice są. No, wrażenia są takie same, jak miałem wtedy, to znaczy jestem zaciekawiony i chcę zobaczyć, co będzie dalej i co gra więcej ma do zaoferowania, bo ten filmik, co na końcu jest, co pokazuje, co tam będzie się dalej działo, no, pokazuje, że no, będzie tam dochodziły kolejne walki z bossami, jakaś tam ta fabuła też może być ciekawa, jest ten klimat Fable zachowany, to na pewno to baśniowość cała, plus gra jest od ludzi, którzy wiedzą, że Kinect to jest sprzęt, który jednak ma ograniczone możliwości i oni zrobili grę, która nie jest zbyt ambitna, która ma no, sterowanie dosyć proste, bo siedzisz i masz, używasz tylko rąk, tam masz różne czary przypisane do rąk i plus tam kilka rodzajów gestów, że na przykład cofniesz rękę do tyłu i wypuścisz to, rzucisz oszczepem, zaczniesz kręcić ręką, no to ci się naładuje czary, będziesz miał fireballa zamiast zwykłego pioruna, na którym możesz rzucać też. No całkiem fajnie to działa, no i chcę zobaczyć, co będzie dalej. Premiera już niedługo i myślę, że zagram w pełną wersję i wtedy będę mógł się podzielić wrażeniami. Liczę na to, że będzie urozmaicony gameplay, że będą jakieś tam ciekawsze przerywniki i jakaś ta eksploracja może trochę bardziej otwarta. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja jestem zainteresowany w każdym razie, jak ktoś ma Kinecta, no to powinien to demo sprawdzić. No się ja powiem tak, że to ja jestem pod wielkim wrażeniem, że oni w ogóle umożliwili granie na siedząco. To też jest nowość, to trzeba na stojąco. Znaczy no to już oni od początku mówili, że ta gra się jest zrobiona, no pierwsza prezentacja była, jak że koleś tam nawet 3 stali siedział na scenie i tym koniem jechał, czy tym powozem sterował. No o taki był cel, bo oni mówią, że to jest gra, która ma... Nie jest taka, że siadasz i sobie zagrasz tam przez 10 minut. To nie jest zbiór minigierek, tylko to jest normalna gra z fabułą, która ma cię wciągnąć, więc no, nie wyobrażają sobie, żebyś stał przez 2 godziny i machał rękami. No a ja ogólnie bardzo mnie to demo rozczarowało. Nawet całego demo nie obejrzałem. Znaczy nie obejrzałem, nie zagrałem w całe demo. Bo kalibracja, potem przychodzi tutorial. I dopiero potem się zaczyna po 15 minutach gra. W chwili, gdy demo ma mnie zachęcić do kupna produktu, ja już byłem zmęczony graniem na Kinectie. Tak więc podziękowałem serdecznie. I nie kupię na pewno pełnej wersji.
Sprawdź, mówię ci, usiądź i dokończ całe demo, jak już dojdziesz do właściwego gameplayu, to może ci się spodoba. No, samouczek faktycznie, że no jest trochę za długo, no ale tam no, chodzi o to, żebyś miał przyjemność z rozgrywki, więc musisz to skalibrować, to dziadostwo. Żeby... Nie, to ja rozumiem kalibrację jeszcze, ale nie rozumiem, dlaczego ja nie mogę mieć samouczka w takiej postaci, jakiej mam normalnej grze FPS, że, czy jakiejkolwiek grze, że nie dostaję informacji, która pauzuje grę, tylko mogę ją dostać na ekranie w toku grania. Się mogę przeczytać, że mam wypuścić rękę do przodu, żeby odpalić Firebola. To nie jest żadna magia wielka. Jeżeli za każdym razem ja muszę... gra mi się sama automatycznie pauzuje i za każdym razem ja muszę przytrzymywać rękę przez 5 czy 10 sekund, żeby kontynuować. Nawet nie wprowadzili opcji użycia mikrofonu w tym momencie, żeby mogę powiedzieć po prostu continue. I wtedy gra kontynuuje. Nie, wszystko muszę zaznaczać sobie. To jest, sorry, ale... irytujące. Może narzekam za bardzo, ale nie spodobało mi się to. Ale wiemy, że ty jesteś fanboyem Microsoftu i musisz chwalić ich produkty, tak więc... No bo inaczej wypłaty nie będzie. No. Tak. Musi dzieci czymś wyżywić. Mówi się no. Tak, później ludzie będą pisali tak na forach o mnie. Nie. Sam się pisałeś na udział w Epic Fail? To jest, wiesz, to bierzesz z całym dobytkiem wszystko. Sprawdziłem jeszcze demko FIFA 13, które wyszło niedawno na Xbox Live i PlayStation Network. Na PC też chyba wyszło. I ja wielkim fanem FIFA tej zwykłej nie jestem. Grałem ostatnio, ostatnia moja pełna wersja FIFA, w którą zagrałem, to była FIFA 09 bodajże. Tam demka sobie chyba zazwyczaj sprawdzałem tych nowych wersji, ale żadne mnie nie zachęcało specjalnie, żebym sięgnął po pełny produkt. Podobnie jest z FIFA 13. Tutaj nie mam zamiaru kupować pełnej wersji na pewno, ale całkiem przyjemnie mi się grało. Może dzięki tej przerwie, bo spora satysfakcja była z samego tego faktu, że sobie przypominałem, jak się gra w tą FIFA, uczyłem się nawet na średnim poziomie trudności miałem problemy ze strzeleniem bramki, wypracowałem sobie dobrej akcji, więc z każdym meczem widziałem, że jakiś tam progres jest i czegoś nowego się uczę. No ale no, jakiegoś specjalnego wrażenia. Ja czekam na FIFA kolejnej generacji, na sprzęt nowy, gdzie jakaś ta większa rewolucja, nazwijmy to, może być. Bo na razie z czego ma ta rewolucja wynikać? Znaczy jakby w jakim kontekście czegoś... Kinect 2.0. Całkowicie nowe animacje. Ja nie wiem, ja nie tworzę gier, więc tutaj oczekuję czegoś, jakiejś nowej jakości, bo była w pewnym momencie, no w tej generacji przyszła ta, nie wiem, FIFA 09 właśnie, gdzie było tak od cholery tych zmian, mnóstwo, praktycznie całkowicie przebudowali tą FIFA, nowy silnik przed i sporo tam nowych usprawnień było. I to po prostu było czuć tą różnicę, kiedy się włączyło FIFA z poprzednią część i tą właśnie tą 09, było no, po prostu ogrom zmian. A teraz no, jest progres, widać tam, no, na przykład ja grałem w tą 09 i teraz patrzę, to sterowanie w 360 stopniach, tam to system podań inny, jest tych różnic, no ale ja nie jestem aż takim fanem tej serii, żeby to wszystko zauważać i to robiło na mnie wrażenie. Poza tym brakowało mi sztuczek z FIFA Street, jak zagrałem pierwszy mecz, tam chciałem tą gałką drugą robić jakieś triki, żeby przejść przez boisko pod bramkę rywala i tego mi brakowało. Ale ludziom się z tego czytałem, co na forach bardzo podoba i te zmiany względem 12 są pozytywnie odbierane z tego, co zauważyłem. Sporo osób też chwali nowego PES-a, widziałem Recki, bardzo, bardzo dobry tam 9, więc wreszcie jakaś ta konkurencja ze strony Konami. Wydaje się. To nie leci na, wiesz, na nostalgii do PS-a. Tak, no ale tam właśnie czytam, że PS wreszcie doszedł do tego poziomu już po tych latach kilku, gdzie ten pościg jakoś średnio im się udawał za FIFA, wreszcie chyba doszli do tego poziomu, gdzie udało im się dogonić Electronic Arts i być może no wyjdzie z tej konkurencji coś dobrego, że Electronic Arts będzie, no tam widać, że coś robią cały czas, nie jest tak, że spoczyli na laurach, ale wiadomo, że zawsze konkurencja jest lepsza i gracze tylko na tym zyskać mogą z reguły. No okej. Okay. Nie grałeś nic innego? Grałem też w arkadówki, sprawdziłem to, bo mnóstwo ludzi zachwalało Mark of the Ninja, tą nową grę Stealth na Xbox Live Arcade, która wyszła od twórców Shanka. Mnie też interesuje, powiem, że fajnie wyglądała, jak widziałem kilka filmików.
Ja zagrałem sobie demko, naprawdę mam dostęp do pełnej wersji i sobie na pewno kiedyś zagram. Dopisałem grę do mojej długiej listy arkadówek, które chyba jeszcze się już z rok czasu w sumie, z rok nie grałem w żadną arkadówkę. Kłamiesz, Deadlight. Deadlight grałem, no ale w każdym razie mam strasznie dużo arkadówek do nadrobienia, między innymi Alana Wake'a i sporo innych tytułów ciekawych, ale na pewno Margo the Ninja kiedyś sprawdzę, bo fajna taka platformówka połączona z zabawą w ninja, coś w stylu starych tych tęczu części, gdzie stealth, zabawa stealth jest najważniejsza i cicha eliminacja. Nie ma czegoś takiego, że możesz sobie iść na pałę, bo tutaj giniesz od strzała czy dwóch. Taka przyjemna zabawa, tego rozwijanie postaci jest rozbudowane całkiem z tego, co widziałem. Przyjemna gra i chyba warta swojej ceny tych 1200 punktów. No, też sprawdziłem, fajna. Też zagram kiedyś. Teraz się zastanawiam, czy nie kupić tej, co wyszła wczoraj. Raw, chyba się nazywa. Też fajnie się ten hacknest, też muszę demko ściągnąć, żeby sprawdzić ją w akcji. Diablo podobne, tak? Co? Takie Diablo podobne. Coś takiego. No i to Jet Set Radio też zastanawiam się nad tym, ale to chyba na razie odpuszczę. Też sprawdziłem. Praktycznie ta sama gra co na Dreamcastie. Pamiętam, że dużo czasu to poświęciłem Jet Set Radio na Dreamcastie właśnie i taka nostalgia wróciła, ale jakoś specjalnie, to nie wiem, czy sięgnę po ten tytuł. Przynajmniej nie teraz, może na jakąś obniżkę poczekam. Nie spieszy mi się, ale widać, że tam kręcili tą grafikę, jest oryginalna ścieżka dźwiękowa. Jak usłyszałem to Jet Set Radio, jak DJ Dresie, to wspomnienia wróciły, więc jak ktoś lubił Jet Set Radio kiedyś, to powinien dać szansę, bo może też wciągnie go. Nie, też mam dużo arkadowych, które chcę sprawdzić i zagrać, ale czasu brak. A sprawdziłeś demo Resident Evil 6, nowe? Nie, a jest inne niż to, co było kiedyś? Inne. Dali nowe demko niż to, co było dla posiadaczy Dragon's Dogma. Nie sprawdziłem, bo mnie gra w ogóle nie interesuje i nie mam w planie kupić. Ja ściągnąłem, ale jeszcze nie sprawdziłem. Ja tamtego poprzedniego dema nie sprawdziłem specjalnie, ale muszę dać, że gry i tak nie kupuję na premierę, bo nie wiem, w piątce ta archaiczność, nazwijmy to, jakoś mi niespecjalnie przeszkadzała. Jak zagrałem w tą szóstki, zagrałem w demko szóstki, to nie wiem, jakieś takie toporne się to wszystko wydawało. Ta postać zasłaniająca prawie cały ekran. Coś mi tu nie do końca grało i tamten... Ja chcę ten Dishonored kupić, bo to w tym samym czasie wychodzi. Znaczy, Resident 2 października, Dishonored u ciebie 9, u nas 12, Ten sam plan budżetowy na miesiąc. W moim wypadku. I tam jeszcze jedna gra wychodzi też 9, tylko nie pamiętam. Fable? Nie Fable. Co jeszcze wychodzi 9? Wychodzi 9, bo 12 wychodzi w Europie, a wychodzi jeszcze ten XCOM Enemy Unknown. To nie wiem, czy... No właśnie, XCOM, tak. Miałem się go kupić. Jarek, mam na to zgłoszone, bo kurczę, widziałem kilka gameplayów i... może być mocna pozycja. Poczekał chyba na obniżkę. Bo potem jeszcze Forza wychodzi, Halo. I tak za 80 zł kupię na PC. Ale byś mieć achievement. Fajza do 3 w październiku, czyli Forcy Limitki, Assassina Limitki i zaraz potem Halo 4. Medal of Honor mam preordera, ale tu myślę o wycofaniu. No. O, jednak tak i tutaj. Jesteś niegrzeczny. Dobra. Bo nie chcę się za dużo potem składać, ja tylko powiem, że skończyłem Darksiders 2, jeszcze nie scalakowałem, jestem w trakcie scalakowania, czyli przechodzę z opisem i szukam wszystkich znajdziek teraz. Ale skończyłem podstawową, tam zebrałem dosyć dużo rzeczy, teraz gram New Game Plus. Super gra, naprawdę wszyscy mogą się uczyć od Vigil Games, jak się robi sequele, takie, żeby zachować jakąś spójność z uniwersum. Przedstawić zupełnie nowe podejście gameplayowe, bo pomimo tego, że to jest też takie action adventure hack and slash, to nie ma... System walki został zmieniony, system zbierania doświadczenia, zbierania przedmiotów, pasek energii, te wszystkie rzeczy zostały przebudowane i moim zdaniem, nie powiem, żeby to wyszło grze na plus, tylko jest to po prostu zupełnie inne podejście do rozgrywki, przez co czujemy świeżość. I to jak najbardziej mi się podobało.
bo skończyłem przed rozpoczęciem Darksiders 2, dwa dni przed tym skończyłem Darksiders 1. Więc jeżeli by dokładnie to samo zostało wprowadzone, to bym po prostu czuł zmęczenie grą. Tak jak na przykład narzekałem na Dead Space 2. A to zupełnie inne wrażenie, inne doświadczenie z grą, tak więc serdecznie polecam. Jedyne, co mnie rozczarowało trochę, bo jestem w trakcie czytania książki, no i na bieżąco byłem tam z fabułą jedynki, to jednak fabuła dwójki, spodziewałem się trochę lepszego rozwiązania, a wyszło tak średnio po prostu. Ale żeby nie rzucać spoilerami. Generalnie fabuła dzieje się w tych samych czasach, czy latach, czy stuleciach, w których dzieje się Darksiders 1, tylko opowiedziane z perspektywy innego jest apokalipsy. Gameplayowo rewelacja, teraz we wtorek wyjdzie darmowy dodatek dla tych, którzy kupili nową grę i wklepali kod odpowiedni. Tak więc na pewno to sprawdzę. Jeszcze zostało mi tam parę achievementów do zrobienia. Większość chodzi oczywiście o znajdźki, czy walka tam na arenie, 100 fal muszę przejść. Fajna gra, naprawdę jak najbardziej warta pełnej ceny, głównie ze sprawą tego, że jest kupę gameplayu i samo pierwsze przejście gry to jest 25 godzin na najwyższym poziomie trudności i do tego potem dochodzą jeszcze questy poboczne i maksowanie gry, tak więc jest dosyć dużo kontentu na te cztery, za te nie wiem ile gry w Polsce kosztują, 200 zł powiedzmy, jak na grę singleplayerową, która nie ma komponentu multi, jak najbardziej można polecić. To skończyłem, no i gram teraz w Borderlands 2, zacząłem w koopie, gram ze znajomym, tylko headseta nie mogę znaleźć, tak więc gram bez headseta, tak więc trochę się gubimy, ale to akurat nie zauważyłem zbyt wiele zmian względem jedynki, może trochę rozbudowali fabułę, która i tak jest bzdurna i taka humorystyczna, czy bardziej satyryczna, ale podoba się. Pod kątem graficznym generalnie wygląda tak samo. Tak samo się strzela, zbiera przedmioty, jest zmieniony interfejs, mapka wygląda lepiej, można teraz za challenge nie dostajemy expa, tak jak dostawaliśmy w jedynce, tylko tokeny i te tokeny możemy wykorzystywać, żeby podnieść statystyki, czy to szybciej przeładowywać broń, czy zwiększyć naszą odporność, czy zwiększyć recharge, czy odnowienie się pancerza i tym podobne. To są takie fajne zmiany. Broń dalej jest od metra, ale generalnie to takie bardziej Borderlandsy, bym powiedział 1,5. Nowa mapa, nowy świat, znaczy świat ten sam Pandory, ale tak jakby wykreowany nowy. Nowych czterech bohaterów z różnymi skillami. No i jest tam jakaś tam fabuła, znowu, że teraz korporacja Hyperion po tym wybuchu Volta jest jakiś tam minerał, który oni przyszli harwestować, tak więc zaczęli odbudowywać, czy chcą zaprowadzić porządek na Pandorze. Póki co mam chyba, nie wiem, może 5 czy 6 godzin z Borderlandsami dwójką, nie zauważyłem większych zmian, dostajemy to samo co w poprzedniej części, jakieś drobne najwyżej usprawnienia. Fajny humor, jak ktoś był fanem jedynki, jako że jestem największym fanem Borderlands na forum, to tak, żeby zirytować Bernsteina, to powiem tylko, że serdecznie polecam grę i każdy fan powinien ją mieć. Którą klasą grasz? Gram ninja, która troszeczkę muszę powiedzieć, że mnie rozczarowała, bo jednak on ma ten podstawowy jego skill, to jest taki, że on tak jakby robi się stealth i jego sobowtór czy klon nagle zaczyna atakować przeciwników i przez 5 sekund odwraca uwagę. Nie działa to zbyt fajnie i myślałem, że w związku z tym, że jako ninja gram, to będę mieć większe użycie broni tej siecznej, a na to nie zapowiada się i dalej naparzam, czy to z shotguna, czy to z pistoletu, co akurat mam najlepszego pod ręką. Tam na stronie internetowej oficjalnie możesz sobie tą postać sprawdzić, jak będziesz ją rozwijał, to tam ci się odblokuje i w którym momencie, jak chcesz, to wiesz, to możesz sobie zobaczyć. Wiem, byłem na tej stronie, ale nie chciało mi się pamiętać. Nie jestem fanem takiego grzebania i sprawdzania statystyk, tak więc w Warcraftcie nigdy tego nie robiłem, a to ponoć podstawa, tak więc nie bawi mnie coś takiego. Ja jestem, wiesz, prawdziwym fanem gry, tak więc nie będę z jakichś cheatów ze stron używał. No to ja się zastanawiam, czy będę grał tym Salvadorem, czy wziąć sobie komando, chyba tak się nazywa, ten zwierzyczką, bo w jedynce właśnie grałem tym zwierzyczką. Ja też grałem komando zwierzyczką w jedynce. Ja no zobaczę. Syrenka. Warszawska. No postać kobieca, no proszę cię, no wyboru tam dużego nie było.
No, no i chyba teraz też nie masz wyboru. Jedna jest, nie oglądam. Tak, Syrena też ponownie, chociaż inna niż w jedynce. A potem to, a znaczy potem, a jeszcze do tego gram, taka młodość do tych rzeczy, które mi na półce zalegały, to Hot Pursuit Need for Speed'a gram teraz, dalej nie umiem w niego grać, nie umiem się przyzwyczaić do tego modelu jazdy. Tutaj mam z tym wielki problem, w szczególności jeżeli chodzi o czasówki, bo wszystkie inne tryby rozgrywki bardzo mi się podobają w tej grze. Najbardziej oczywiście podoba mi się Hot Pursuit i ogólnie to jesteś w Hot Pursuit, grasz jak jesteś policjantem i odpowiednik tego, jak grasz jako ten zwykły kierowca wyścigowy. Te dwa tryby mi się najbardziej podobają, ale ja nienawidzę czasówek w grach wyścigowych, bo jestem noobem, ja zawsze muszę mieć jakiś punkt odniesienia. I szkoda właśnie, że nie ma tam ghostów, chociaż to bym miał jakiś punkt odniesienia do ghosta. Ale nie ma czegoś takiego, tak więc ogólnie mam same brązy w czasówkach. Nie widzisz, jak tam postępy są? Nie zauważyłem żadnego wśród czasu, powiem ci szczerze. Tak czy inaczej, no jestem rozczarowany tymi czasówkami, bo nie umiem jeździć, ale to swoją drogą może kiedyś tam domaksuję te wyścigi. W Just Cause 2 troszeczkę pograłem tak z braku laku, żeby porozwalać trochę terenu, a tak to najwięcej czasu spędzam teraz tak z Halo Reach, bo jakoś tak się przygotowuję na premierę Halo 4, nie wiem, chyba. I trochę challenge, chcę podbić trochę tą klasę postaci, którą mam, bo chciałem dobić chociaż do generała. To w multi grasz, do tak? Premiery. No, w multi głównie gram. Trochę w Firefighta, jak są jakieś challenge za Firefighta. Odpaliłem sobie też trochę singla, ale to za dużo singla nie grałem. Dużo jak singla na serwerach jeszcze jest? Na multi? O, puh. To jest czwarta najpopularniejsza gra na Xbox Live. No tak. Jest dużo, nie ma najmniejszego problemu. Zazwyczaj jest około między 600 a 700 tysięcy graczy online. W każdym trybie jest przynajmniej parę tysięcy, tak więc nie ma problemów. Jakbym singla miał odpalać, to bym pewno odpalał Halo 3. W Reach fajny jest single, ale bez przesady. Bo nie ma Master Chiefa, tak? Nie, ogólnie to nawet nie chodzi, że Master Chiefa nie ma jakoś. Powiem ci szczerze, że bardziej mi się podobał single Halo 3, pomimo tego, że tam. Oj, ale bluźnisz teraz, oj. Oj, no powiedz mi, że ci się bardziej Halo Reach single podoba. No pewnie. No nie, no tam są takie smutne momenty, jak ta dostaje strzał w... Kat dostaje strzał w głowę, przecież to takie przewidywalne było. Ale to ogólnie gra od Bungie, tak więc jest mistrzostwo świata. Nie płakałeś na koniec Halo Reach, jeszcze powiesz? Nie, walczyłem jak lew. Bo tam na koniec wiesz, co się dzieje. Nie będziemy spoilerować. Hełm leży na ziemi. Nie, no to mówię przed tym, zanim hełm leży na ziemi. Walczyłem jak lew, mówię. Tak? Długo wytrzymałeś? 5 minut, czyli nie. No ale tam to też było przewidywalne. No tak, no jak ci na początku gry pokazuję, jak się gra skończy, to tak. No i to by było na tyle. Czy macie coś jeszcze do dodania? Ja chyba nie. No to jaką teraz grę kupujecie poza Borderlandsami jeszcze w najbliższym okresie czasu? No ja mówiłem, ja XCOMa już mam zamówionego. A Dishonored? Jeszcze już za dużo. Sprawdzę, na pewno będę chciał to sprawdzić, ale to już jest za dużo gier na tak długi okres. Szczególnie, że jeszcze końcówka października to są w moim wypadku dwa asasyny, bo i ten duży, i ten mały, prawda? To one równocześnie wychodzą jakoś? Znaczy zasad tak. Na konsolę na pewno, nie wiem czy na PC jak zawsze nie będzie obsuwy, jeżeli chodzi o tego dużego, ale tak czy siak, no to jest, wiesz, sporo gier jak na taki okres czasu, więc... Ja się też, to Dishonored wygląda świetnie i też na pewno będę chciał w to zagrać, ale wątpię, czy wezmę na premierę, no bo tak jak mówiłem tam... Październik, nie wiem, oni straszny błąd robili, że tą grę na październik wypchnęli, nie wiem. W sierpniu coś mogli pchać. Tak, właśnie, jakoś, albo wrzesień, początek, żeby to wyszło przed tymi tytułami, które już są znane i uznane, a nie to tam wepchnęli. No, może, no nie wiem, na co liczyli. Ale na to jaką masz grę, którą znaną i uznaną masz? No masz 2 października wychodzi Resident Evil 6. No to już sama marka. Z którego powiedziałeś, że już nie chcesz kupić. No ale ja mówię o sobie. No, ja nie mówię o sobie. Nie teraz, masz się innej, mów o sobie. No to ja zacznę grać, bo teraz i tak nie będę miał czasu. Zacznę na początku października grać w Borderlands 2 pewnie. Zaraz potem wyjdzie Forza. A Forza pewnie dostanę nieco wcześniej. Kurczę, Fable też bym pewnie jeszcze. Giereczkę, bo Forza mi się bardzo podoba ta nowa. No ja na Forza czekam praktycznie tak samo mocno jak na Halo 4, bo no po prostu. Prawie. No nie wiem, czy nie więcej nawet. Nie, znaczy nie.
Jestem pewny, że nie. Tak jak pamiętam, jak bluźniłeś, jak był Modern Warfare wychodził, a ty powiedziałeś, no chyba bardziej czekam na Modern Warfare niż na Halo 3. No chyba żartujesz. Tak mówisz? Tak powiedziałeś, pamiętam. Ale to w sumie racja, bo Halo 3 to słaba gra. No sam jesteś słaby. No to w każdym, no to mówię, Borderlands, Fable wezmę myślę do ogrania, Forza Horizon, Assassin, Halo, no to Dishonored, mimo że wygląda no po prostu świetnie i taki Bioshock w innych klimatach, no wszystko wygląda super na tych filmikach, które publikują. No ale no nie wiem, czy to dlatego, że to nowe IP i szkoda mi na razie sięgnąć. Po prostu no nie spieszy mi się, żeby w to zagrać od razu na premierę, aż takiego ciśnienia nie udało im się wygenerować, żebym poszedł i kupił od razu. No. Mogę sobie spokojnie poczekać. Dobrze. No. Poza tym wychodzi potem w listopadzie jeszcze Hitman i Far Cry 3 i obie gry wyglądają świetnie, więc no pewnie może na początku roku albo jakoś w grudniu dopiero po to Dishonored sięgnę. A Black Opsy kupujecie? Nie. Z tym dronem latającym. Przyjdzie mi zrecenzować, więc będę i tak zagram sobie. Tobie przyjdzie zrecenzować? No tak jakoś pewnie wyjdzie. No to już wiem, że nieczytelne będzie cała ta recenzja. Przekupiona przez Microsoft. Dlaczego? Przez LEM. Ja nie jestem wielkim fanem Call of Duty, mimo że tam kampanię lubię sobie przejść, ale multiplayer tam średnio do mnie przemawia, więc ja jestem raczej Battlefieldowcem niż fanem Call of Duty. Battlefieldowcem, ale na to musisz poczekać przez rok, więc teraz może ci Activision wysłać czek. Nigdy nic nie wiadomo. Tak jest. Chociaż Battlefield ostatni też tam średnio przypadł do gustu, no a dobra. A pamiętam twoje hejtowanie na fejsie, a pamiętam. Słabiutki jest Battlefield 3. A kupiłeś ten dodatek? Nie. Ja odmawiam płacenia EA i DICE na razie za te dodatki. Bo po pierwsze nie mam zamiaru finansować takiego dziadostwa jak walka w zwarciu. A po drugie i tak mam w co grać, więc spokojnie sobie nie wiem, do wiosny poczekam. Może wtedy przeceniam to premium całe. Albo Hubert teraz się na nas piekli. Pojedyncze dodatki wtedy sobie wykupię, bo na pewno nie będę płacił im 1200 punktów teraz za te mapy, kiedy tyle fajnych gier wychodzi i będę miał w co robić i w co grać. Poczekam sobie na spokojnie. Wielko zastanawia, czy Hubert, powiemy, to myślam się przynajmniej, że Hubert słucha podcastu, czy on się wkurza, jak my tak jedziemy po EA i po DICE. My jechać Hubert... Medal of Honor teraz. Medal of Honor. Straszny krab. Nie, zobaczymy. Ja tam nie czekam, bo nie jestem fanem tych gier typu Medal of Honor czy Call of Duty, ale czy Battlefield nawet. Battlefielda mogę od czasu już pograć, ale bez przesady. Ale wiem, że jest dużo fanów, tak więc... Ja lubię. Mam nadzieję, że wyjdzie fajna gra. Ja lubię dobre wojenne strzelanki i poprzedni Medal of Honor mi się nawet podobał, no ale no tutaj też znowu premiera pod koniec października, kiedy będę miał Forcy i Assassina, no to sorry. Medal of Honor tam jakoś średnio mi się wpasowuje w tym czasie. Wiadomo. No. Nie by się... Sorry. Co tam? Mam zły nawyk przerywania. Nie, mnie tylko... Medal of Honor pierwszy by mi się podobał w singlu, gdyby nie tyle patosu było amerykańskiego, bo to było moim zdaniem przegięcie. Ja jestem przeciwnikiem w gierce dla dzieci wideo, żeby taki hołd oddawać żołnierzom, którzy polegli w Afganistanie, to takie żenujące. To tam było fajne, to jest fajne w medalu, że oni dużą uwagę do tego, nazwijmy to, nie wiem, autentyzmu przywiązują, że starają się jakoś tam, to, no nie przesadzają, mnie to denerwuje w Call of Duty, gdzie masz to te fajerwerki, nie wiem, wieża Eiffla ci się przewraca, gdzie tam, no po prostu wszystko tam, milion czołgów leci w ten jedzie w tle, samoloty bombardują, no to po prostu, no ja wiem, że chcą zrobić taką, chcieli zrobić trzecią wojnę światową, ale średnio dla mnie to, tu tam w tym Medal of Honor miałeś taki lokalny konflikt właśnie w Afganistanie, tam oparte to jakoś tam mniej więcej na faktach, to mi się podobało, a tu w Medal of Honor się też boję o to, że znowu będą kombinować, będzie przeskakiwanie po świecie, niby tam też chwalą się, że misje bazują na prawdziwych wydarzeniach i w ogóle, no ale no tutaj już, tam no... Gdzie w Call of Duty bazują na prawdziwych wydarzeniach? Nie, w Medal of Honor nowym. No, myślałem, że w Call of Duty to w przyszłości. Tam bazują na prawdziwych... Znaczy nie, ja pamiętam, że pod kątem tego to akurat fajnie było, to w Medal of Honor, ale coś te uproszczenia gameplayowe, gdzie tam snajpujemy kolesiem, albo lecimy helikopterem i helikopter sam leci, to takie rzeczy mi się nie podobały. Za bardzo właśnie gameplay był uproszczony.
Ja wiem, czy uproszczona. Akurat ta misja snajperska, znaczy ten fragment snajperski w Medal of Honor był całkiem fajny, bo tam szukanie po tym, na tym wzgórzu tych kolesiów, co się... Fajnie zrobione, mnie się to podobało. No, Medal of Honor fajny, ten nowy się zapowiada całkiem fajnie i do tego będziemy mieli grom tam w kampanii obecnej w jakiejś misji podobno i do tego w multi będzie można grać gromem. Więc jakaś tam zachęta do sprawdzenia, jakim to wyszło odwzorowanie naszej polskiej jednostki wyszło. Jest jakoś ciekawe. No. Ale jak, masz porównanie do czegoś? Byłeś kiedyś, uczestniczyłeś w akcji grom? Cliff Bleszyński w Polsce to byli gromowcy, robili tam postrzelać z prawdziwej broni ostrą amunicją i był ten koleś, co tam często się w telewizji pojawia ze stowarzyszenia, a były gromowcy. Czy to popełnił samobójstwo? Petelicki. Nie ten. Ale w akcji ich nie widziałem, a to jakbym ich zobaczył w akcji, to bym pewnie, wiesz, nie mógł o tym opowiadać. Nie żył już. Hubert robi tą akcję, przecież Electronic Arts robi, co zaprasza. Nie wiem, czy to jakoś teraz będzie, w przyszłym tygodniu to zaprosiło część ludzi na Pomorze, żeby wzięli wspólnie z gromowcami w jakichś tam działaniach, treningu, nie wiem jak to nazwać. Kogoś z lokalu jakiegoś usuwali i komornik sobie nie mógł dać rady? Nie wiem. Jak... Krzysztofa Rutkowskiego. Dziękuję bardzo serdecznie za ściągnięcie i przesłanie kolejnego podcastu Epic Fail. Był to epizod numer 154. Dziękuję bardzo serdecznie Wrogowi. Dzięki. Dziękuję bardzo serdecznie Maxowi. Dzięki. I dziękuję bardzo serdecznie Ryanowi. Kocham was wszystkich. Również. Dziękuję za ratul bardzo serdecznie. Gdzie nas można spotkać? facebook.com/efpodcast, twitter.com/efpodcast, nie przychodzi mi to przez gardło, efpodcast@gmail.com. Poza tym forum Online Center, forum Neo Plus. Na Online Center jest archiwum odcinków. Zapraszamy do ściągania archiwalnych odcinków. I do usłyszenia. Pa, pa. Maybe you should play that may fail. Taken. Znaczy, prawie tak jak ja po angielsku ogólnie wymawiam niektóre rzeczy, no ale... No, tak jak ja mówiłem Carmageddon, to mówiłem Carmageddon. To miałem kumpla, który na Battle Isle mówił Battle Inzel. Ja zawsze wszystko poprawnie wymawiałem oczywiście. Na przykład no, game over, the end. Mój kolega mówił, no, jak był komiks Batmana, Nightfall, to powiedział Knickfall. Ej, Dominiczku, chcesz ten pierwszy sezon Star Treka następnej generacji? W jakiej postaci? Blu-raya. Czemu? Nie ma PS3, pożyczył kumplowi i nie odzyskał. Na razie nie mam za bardzo czasu, ale jak będę miał czas, to się do ciebie odezwę. No to wal w tym, bo mam dwie kopie. No, ja sobie kupiłem ostatnio właśnie ten Starship Troopers. Właśnie chujowo słychać. Kogo? Musisz Ryana znowu zechem. Ale to na to nic nie poradzi, tak jest nie najgorzej moim zdaniem, przynajmniej ja go tak akceptowalnie słyszę. Bo jak pierdalam, to nie zbliżam się do mikrofonu, bo nie chcę nakruszyć nad klawiaturę. Nie przeklinaj, to jest kulturalny podcast, wiecie, że już się nagrywa. Trzeba tylko, bo ta Pamela na pewno się będzie wykrzaszać co 15 minut, zaś będę mieć zabawę. Mówię tylko, że jest zarejestrowana. Dobra. Pomykam po... Cisza, zaczynamy. Profesjonalnie, ja w nic nie gram dzisiaj. No póki to co. Ja dla równowagi. Dla równowagi. Ja sobie puzzle na telefonie układam. Achievementy zbierasz? Ja jestem na armowym tablecie, więc generalnie nie mogę w nim zgrać. Jakim? Armowym. Trzeba się jakoś się wykrztuszę, żeby potem mnie nie pisać, że mam polipy. Wydmuchaj nosek. A kto tak powiedział, że masz polipy? Na forum Online Center jest jeden insane, który uważa, że mam polipy. A ty nie palisz, nie? Rzuciłem. Ale wczoraj, czy to już dawno temu? W marcu. I ile od tej pory wypaliłeś? No, ale to w sumie od marca, nie wiem, pewno między 10 a 20 było. No to rzuciłeś po chuju. No wiesz, ja rzuciłem, ja nie rzuciłem palenia, ja rzuciłem nauk palenia.
Tak więc przynajmniej jak wstaję rano i nie muszę zapalić papierosa, to czuję się spełniony. No. A to, że sobie tam do piwa raz strzelę, to mnie po prostu palenie zawsze, zawsze lubiłem palić. No, to nie, jest... nie zdradzasz listy, tylko czasami sypiasz z innymi kobietami. Chciałbym tak. No już nie bądź taki skromny. Ja tylko z chłopcami sypiam. No, zaczynaj.